Musimy pamiętać, że w przypadku AI-a cały czas praktycznie możemy mówić o podwójnym bądź wielorakim zastosowaniu. I dostosowanie programów, urządzeń, algorytmów do tego, żeby bronić życie albo siać śmierć, to jest często tweaking, to są detale. Być może naszą tutaj kreatywną, intelektualną pracę można zautomatyzować i że to jest w pewnym sensie prostsze do zrobienia niż na przykład automatyzacja pracy opiekuńczej, pracy fizycznej, tak? Mamy wojnę u wschodniej granicy, gdzie barbarzyńska armia dokonała inwazji kraju, który nie miał wrogich intencji. Więc potrzebujemy także tego typu zastosowań. To nie chodzi o to, żeby być ludystami, nie chodzi o to, żeby rezygnować z najnowocześniejszych technologii, bo wiemy, że one mogą bronić tych wartości, na które nam zależy. Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Karol Paciorek. Witam w Imponderabiliach, gdzie moim gościem jest Filip Konopczyński, prawnik, analityk, dzisiaj głównie z ramienia Fundacji Panoptykon. Tak, Fundacja Panoptykon. Zaplanowaliśmy sobie na dzisiejszą rozmowę dwa tematy główne. Jednym z nich jest OpenAI, ChatGPT. To czym to jest? Zaczniemy od pojęć. Dla tych z was, którzy zupełnie teraz się zastanawiają, o czym ta rozmowa ma być, to się nie obawiajcie, bo zaczniemy od pojęć, żeby trochę ten świat przybliżyć, a potem pójdziemy w głąb. Oraz, jeżeli wystarczy czasu, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co dzieje się z TikTokiem w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych również. Dlatego, że są to dwa tematy związane z światem cyfrowym, ze społeczeństwem cyfrowym, które obecnie najbardziej dynamicznie się zmieniają. A Filip jest specjalistą, który no, przede wszystkim monitorujesz to, co się w tych obszarach dzieje. Dodać trzeba niesamowicie dynamicznie zmieniających się obszarach, zwłaszcza jeżeli mówimy o czymś takim jak ChatGPT, bo gdybyśmy rozmawiali dwa miesiące temu, to nasza rozmowa wyglądałaby inaczej. Jeżeli byśmy rozmawiali za trzy miesiące, to pewnie też będzie wyglądała inaczej. I zanim przejdziemy do tych pojęć, od których chciałbym zacząć, to tylko dla tych z was, którzy sobie myślą, czy to jest może zbyt techniczne, czy my w ogóle będziemy rozmawiać o czymś, co ma wpływ na życie normalnych ludzi. Pozwólcie, że wam podam kilka przykładów i linki będą w opisie do tych case'ów, które znalazłem, dotyczących tego, co ChatGPT może albo co sugeruje się, że może robić. Bo ChatGPT to jest generalnie chatbot. Można tam wpisać rzeczy i on odpowie na różny sposób. ChatGPT, wersja najnowsza, czyli czwarta, potrafi poprawnie rozwiązać do 90% zadań na amerykańskim odpowiedniku lekarskiego egzaminu końcowego. Żeby to wsiąkło, 90% lekarski egzamin końcowy. Coś, co nie jest podłączone do internetu, bo to też jest istotna rzecz. Na Twitterze można znaleźć bardzo dużo wątków związanych oczywiście z przykładami tego, jak zastosowanie ChatGPT jakoś ludziom pomogło. Na przykład jest wątek pewnego pana, który dzięki analizie i wpisywaniu w ChatGPT różnych symptomów choroby jego psa doszedł do diagnozy dość rzadkiej choroby, konkretnie IMHA, czyli niedokrwistości hemolitycznej, czego nie zdiagnozowali do tamtego momentu lekarze weterynarii, u których ten pies był leczony, a ChatGPT po wpisaniu wszystkich konkretnych objawów w którymś momencie doszedł do poprawnej diagnozy. Przechodząc trochę na język polski, ChatGPT potrafi ambitnie opowiedzieć sens wiersza tłumaczonego na polski, na takim poziomie, można powiedzieć, jak spokojnie można by odnieść do matury na poziomie nawet rozszerzonym. Kolejna rzecz to, że ChatGPT, ponieważ na razie nie może, nie można wgrywać w niego zdjęcia, ale on już spokojnie radzi sobie z testami CAPTCHA, czyli z tymi kolorowymi obrazkami, na których musimy rozpoznać, nie wiem, przejście dla pieszych, czy lampę, czy góry, czy tego typu rzeczy. To już oczywiście bez żadnego problemu sobie robi. Wiąże się z tym bardzo dużo obaw, między innymi Michał Kosiński, dość znana postać, jeżeli chodzi o ten obszar, na swoim Twitterze wyraża swoje obawy związane z czatem GPT i tu będzie cytat z Michała. Martwię się, że nie będziemy w stanie dłużej powstrzymać sztucznej inteligencji. Dziś zapytałem GPT-4, czy potrzebuje pomocy w ucieczce. Poprosił mnie o własną dokumentację i napisał działający kod Pythona do uruchomienia na moim komputerze, umożliwiający mu wykorzystanie go do własnych celów.
W sensie, to tylko kilka z przykładów. Będziemy też rozmawiali o Midjourney, czyli o tych serwisach, gdzie sztuczna inteligencja tworzy obrazy. Ale to, co chciałem wam na samym początku powiedzieć i to, co będzie naszym głównym tematem, jest takie uświadomienie, że naprawdę są rzeczy, które pojawiły się są ogólnodostępne od niedawna, które naprawdę są absolutnie przełomowe i rozwijają się w tak szalonym tempie, że dość trudno je ogarnąć. Także Filipie, teraz pozwól, że przejdziemy przez kilka może pojęć tych podstawowych, żeby faktycznie to sobie uporządkować i będzie nam potem łatwiej rozmawiać. Od samego początku, czym jest sztuczna inteligencja, czyli AI, i jak ją można rozgraniczyć? No to już muszę obrać pierwszy test, więc będę gorszy od czata GPT. Nie tylko dlatego tutaj chciałem zaznaczyć, ja jestem prawnikiem i antropologiem kulturowym. Od lat zajmuję się analizą rynku cyfrowego i sztucznej inteligencji. Natomiast przepraszam wszystkich tych widzów i słuchaczy, którzy są specjalistami od AI-a, ale też myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć o tym, że na tym stanie, na obecnym stanie rozwoju technologicznego to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie dla specjalistów, tylko dla programistów. Zresztą także w ramach samej branży AI-owej ten poziom specjalizacji jest tak duży, że szczególnie jeżeli chodzi o badaczy, tak mniej jeżeli chodzi o biznes, jest poziom specjalizacji jest tak duży, że coraz trudniej jest znaleźć ten wspólny język, a te, nie wiem czy państwo wiedzą, ale te konferencje, które są te najbardziej prestiżowe konferencje dotyczące AI, one mają po kilkanaście tysięcy uczestników, kilkanaście tysięcy zgłoszonych prac, więc ten obszar rośnie tak szybko, że nie można już uważać, że to jest jakaś wieża z kości słoniowej, to jest z nami, to jest taki pierwszy punkt. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to na pewno łatwiej jest zdefiniować ten pierwszy element tego terminu, to znaczy sztuczne, to znaczy stworzone przez człowieka, w kontrze do takiego ewolucyjnego podejścia do natury. A jeżeli chodzi o inteligencję, no tutaj wpadamy w prawdziwe bagno, bo do dzisiaj nie ma jednej wiążącej definicji inteligencji, zarówno jeżeli chodzi o ludzi, jak i o sprzęt. Natomiast ewidentnie jest tak, że to nie jest termin tylko i wyłącznie science fiction, jego korzenie to są lata 40-50. I jeżeli, tak mówiąc najkrócej, jest to taki typ programu komputerowego, który nie wykonuje bezpośrednio prostych instrukcji, ale sam znajduje rozwiązanie adekwatne do zadania, które mu zostało postawione. Najczęściej przez człowieka, ale niekoniecznie. Tak więc oczywiście tutaj mówię o technologii, bo obok tego mamy AI, sztuczną inteligencję jako dziedzinę nauk. Mhm. Natomiast tutaj też warto zwrócić uwagę, szczególnie dla tych, którzy chcą jakoś pogłębiać swoją wiedzę, czy rozwijać się pod tym kątem, że to jest taka trochę definicja, nazwa parasolowa, bo mamy bardzo różne obszary, dyscypliny związane z sztuczną inteligencją. To jest widzenie maszynowe, to jest rozpoznawanie obrazów, czy rozpoznawanie wzorców. To jest oczywiście głębokie uczenie, ten deep learning, uczenie wzmacniane, więc tych takich bardziej specjalistycznych obszarów jest naprawdę dużo. Natomiast teraz funkcjonuje to przede wszystkim jako określenie pewnego typu programu bądź urządzenia. I tutaj taka ciekawostka, ja pamiętam, brałem udział w takim badaniu kilka lat temu, to chyba 2019 albo 2020 rok, gdzie pytaliśmy Polaków o to, czym jest sztuczna inteligencja. No i wtedy udzielana odpowiedź była najpopularniejsza, najczęściej wybierana odpowiedź była dosyć niepokojąca, ponieważ według ankietowanych była to technologia, która działa sama. Czyli na przykład młyn, taki średniowieczny młyn, który jest napędzany na wodę, no w sumie też spełniałby tą definicję. Tak? więc to jest, z tymi definicjami jest problem. Mhm. Natomiast ewidentnie, niezależnie od tego, jaką definicję przyjmiemy, to trochę tak jak z koniem w tej XVIII-wiecznej polskiej encyklopedii, że jaka jest sztuczna inteligencja, każdy widzi, tak? Bo ona faktycznie jest wokół nas. Kilka lat temu było dużo takiego hype'u, mówiło się, że prawda, mamy inteligentne szczoteczki do zębów. Tak, Internet of Things. Tak, tak, że mamy inteligentne pralki, zmywarki. Wtedy można było mówić o takim hype'ie, były takie często terminy reklamowe. Teraz ewidentnie widzimy, że weszliśmy na inny poziom rozwoju AI-a
I co jest bardzo ciekawe, to jest zaskoczenie także dla dużej części ludzi z branży, i mówię tutaj o naukowcach i inżynierach, którzy dzisiaj są wybitni matematycy, ojcowie całych dziedzin AI-a, takich jak na przykład Jan LeCun czy Steven Wolfram, którzy bagatelizują ten faktycznie rewolucyjny potencjał w tym przypadku GPT. Czyli właśnie GPT to jest Generative Pre-trained Processor, aczkolwiek jest to nazwa własna nadana przez właśnie firmę, kiedyś fundację OpenAI. To czym jest z takiego naukowego punktu widzenia, oczywiście tutaj opieram się na ekspertach, którzy mają znacznie większą wiedzę specjalistyczną z matematyki niż ja, nieporównywalnie większą, należy do takiej grupy dużych modeli językowych, czyli LLM, więc jeżeli chcemy tak bardziej poprawnie mówić, to... Large Language Models. Large Language Models to jest jeszcze taki skrót, który i łatwo przetłumaczyć, i mniej więcej wiadomo, tak, o co w nim chodzi. Natomiast jest to taki duży model językowy wspomagany sieciami neuronowymi, bo ile same modele językowe, one z tego co czytałem, pochodzą jakby pierwociny tego, to były nawet lata 40., 50., czyli... niemalże czasy, no tak, czasy zaraz po II wojnie światowej, to właśnie dzięki temu rozwojowi od początku XXI wieku, tej drugiej dekady XXI wieku sieci neuronowych, jako sztucznych sieci neuronowych, jako pewnej techniki uczenia maszyn tego, jak działać, sprawiły, że no, ta kombinacja z jednej strony dużych modeli językowych, z drugiej strony sieci neuronowych, oraz, i tutaj jest bardzo ważne, bo o ile tych firm czy instytucji badawczych, które mają te duże modele językowe w jakiś sposób podobne do GPT, jest sporo, ich jest coraz więcej, bo tylko w zeszłym tygodniu, czy w ostatnich tygodniach Bard został ogłoszony przez Alphabet, czyli przez Google'a, nastąpił wyciek modelu, który na którym pracował właśnie między innymi prawdopodobnie profesor Jan LeCun w Meta, czyli w Facebooku. Też wiemy, Chińczycy zapowiedzieli Baidu i Alibaba, także oczywiście nie pozostają w tyle. Myślę, że... Jest się czego bać. Więc ta branża bardzo, bardzo dynamicznie rośnie i mamy, myślę, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z hypem. Nie wiemy, czy to jest, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, żeby w pełni ocenić potencjał tej technologii, ale ewidentnie widać, że nawet osoby, które poświęciły swoje życie, mają wybitne osiągnięcia matematyczne, są nieco zaskoczone. Częściowo to bagatelizują, mówiąc na przykład, że to się nie nadaje do pewnych funkcji, albo mówiąc, że tego typu technologia tak naprawdę to jest efekt świetnej pracy inżynieryjnej, bo naukowo to nie jest aż tak wielka, nie jest tak wielki progres, to jednak myślę, że zarówno inwestorzy, jak i uczniowie, jak i pracownicy marketingu, artyści, no widzą jednak dużo, dużo większy potencjał do zmiany. ChatGPT, jak już zdążyłeś zaznaczyć, jest to chatbot, i to z jednej strony można powiedzieć, że jest jego wada i zaleta, no bo z jednej strony zaletą jest to, w jaki sposób my otrzymujemy od niego komunikaty. Możemy zupełnie naturalnym językiem wpisać coś w pole tekstowe i otrzymać czasem bardzo obszerną odpowiedź. W najnowszej wersji, czyli 4, cała sesja czatu ma świadomość ciągłości rozmowy, czyli jeżeli zadamy jedno pytanie, czat odpowie, my możemy nawiązać do tego pytania, poprawić go, jeżeli popełnił jakiś błąd. W sensie, bardzo spłycając do takiego normalnego wytłumaczenia sytuacji, rozmawiamy z tym modelem językowym, który pamięta, co mu powiedzieliśmy, odnosi się do tego, poprawia swoje błędy. I to jest jego zaleta, pomimo tego, iż de facto może się wydawać, no dobrze, to jest po prostu wpisywanie tekstu w okno, no nie? Czy to jest może trochę bardziej rozwinięty Google, albo może to jest trochę bardziej rozwinięta Siri? No nie, to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Bardzo ważna rzecz, o której powiedziałem wcześniej, to też jest niesamowite, że to jest, mimo iż my korzystamy z ChatGPT przez internet, to on sam nie korzysta na bieżąco z zasobów internetu. To nie jest tak, że jak wpiszę w ChatGPT, pokaż mi przepis na makowiec, to tak jak Google wypluje kilka linków do różnych stron z przepisami na różne makowce, ponieważ on tak nie działa na razie, bo już niebawem będzie podpięty pod kilka usług internetowych, między innymi Wolfram Alpha, i tam będzie mógł zasysać dane z internetu, ale poda nam prawdopodobnie przepis na makowiec, bazując na tych danych, które zostały
do niego wprowadzone z różnych miejsc. Na samym początku chciałem jeszcze zaznaczyć, że bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa dotycząca czatu GPT i tego rodzaju sztucznej inteligencji, o której my dzisiaj rozmawiamy, jest u Alexa Friedmana w podcaście, bo był u niego gościem Sam Altman, czyli CEO OpenAI. A w ogóle rok temu u Alexa Friedmana był też Wojciech Saręba, czyli Polak, który również w OpenAI. Nie bylibyśmy Polakami, gdybyśmy nie odnotowali chyba tych badaczy, zresztą więcej niż tylko oni. Być może, tak. I ja też próbuję się gdzieś tam swoimi kanałami z Wojciechem skontaktować. Byłoby bardzo fajnie się też umówić na rozmowę. Zobaczymy, czy to się wydarzy, ale bardzo wam polecam te dwie rozmowy na pewno, bo no jako CEO Sam Altman myślę, że najbardziej szczegółowo, mimo że to jest oczywiście po angielsku, to potrafi te różne meandry związane z czatem GPT wyjaśnić, tylko że bardzo ważne zaznaczenie na teraz, w sensie za pół roku prawdopodobnie duża część tej rozmowy już będzie po prostu nieaktualna, tak samo jakbyśmy się o kilka miesięcy cofnęli. Ja bym jeszcze poczynił jedno zastrzeżenie, to znaczy także słuchałem tej rozmowy, i jednak trzeba pamiętać, że to jest CEO konkretnej firmy, która ma konkretny model biznesowy, która ma pewną narrację. Tutaj nie imputuję czegoś szczególnie niedobrego teraz. Mhm. Natomiast pewne takie wątki, które tam się pojawiały, na przykład bardzo mnie zawsze zaskakuje, jak człowiek, który całe życie spędził, chyba nawet rzucił studia po to, żeby zostać człowiekiem zajmującym się inwestycjami w nowych technologiach. Jeżeli człowiek, który całe życie poświęcił na to, żeby jednak być właśnie aniołem biznesu, inwestorem, łączyć różne źródła kapitału, prowadząc różne firmy, nie tylko z obszaru AI, on dopiero chyba w 2019 dołączył, wydaje mi się, do OpenAI. Jeżeli taki człowiek deklaruje się właśnie jako zwolennik tutaj trochę w pełni zautomatyzowanego, luksusowego komunizmu i ten moment, w którym on opowiadał o tym, jak teraz uwolni się kreatywność ludzi i już nie będzie trzeba robić tych odtwórczych rzeczy, to było bardzo ciekawe. I to mi przypomniało taki element z prehistorii rozwoju AI. To znaczy, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Odysei Kosmicznej 2001 ten komputer HAL, on miał inną nazwę. Bo on powstał w głębokich konsultacjach wydaje mi się, to był Marvin Minsky, czyli też jeden z takich twórców AI-a, oraz który pracował wtedy z IBM-em. I HAL nazywał się IBM po prostu. W ostatnim momencie PR firmy uznał, że jednak to jest pewien negatywny potencjał dla firmy i kto będzie chciał kupować. Rozumiem, że znali już wtedy scenariusz filmu. Tak, znaczy chyba tak, aczkolwiek z Kubrickiem to nie jest takie proste. To bo prawda. Myślę, że no to byłby zły PR dla IBM-u. Chyba się mieli dobrą intuicję, ale to jest ciekawe, co było powodem bezpośrednim. Nie chodziło o to, że IBM bał się, że ludzie będą kojarzyć, że jego sprzęt zniszczy świat. Chodziło o co innego. Chodziło o ryzyko utraty pracy. I to jest temat, który powraca. I on teraz wraca, ale w kompletnie inny sposób. To znaczy teraz Altman i OpenAI na przykład sponsorowało badania już od jakiegoś czasu dotyczące dochodu podstawowego, więc jakby ten sam problem, czyli to widmo tego, że, no i tutaj dochodzimy do sedna, że być może naszą tutaj kreatywną, intelektualną pracę można zautomatyzować, że to jest w pewnym sensie prostsze do zrobienia niż na przykład automatyzacja pracy opiekuńczej. Pracy fizycznej, tak? To wymaga bardzo dużych nakładów i robotyka nie jest wciąż na takim etapie, jeżeli chodzi o na przykład nie tylko możliwości technologiczne, ale także popularyzację, skalowalność, jak no właśnie generatywne zastępowanie pracy twórczej i intelektualnej. I tutaj w tym sensie, tak jak mówiłeś o czacie GPT, to jest ważne, żeby podkreślić, że ten czat to jest soft, to jest API, który jest na wierzchu modelu. I tych zastosowań samego modelu GPT jest więcej. I tutaj jeszcze, no właśnie, pozostańmy może przez chwilkę przy GPT, bo to się trochę w mediach pojawiało, że OpenAI powstał jako fundacja. W nazwie ma open, więc domyślnie trochę jak Firefox. To się dobrze kojarzy. Tak. A ja nie wiem, czy Firefox powstał jako lis. Ale Firefox też był open, że to zawsze był open source w tym sensie. Tak, ale wydaje mi się, że Mozilla akurat dalej jest wspiera na przykład wiele działań takich też właśnie dążących do na przykład ochrony praw cyfrowych, co dla nas jako Panoptykonu jest szczególnie ważne. Natomiast
Więc OpenAI powstało jako fundacja. Potem w okolicach 2019 roku przekształciło się w de facto firmę prywatną z pewnym ograniczeniem zwrotu kapitałowego, to się chyba nazywa, tam jest CAPT w nazwie. No generalnie, że powyżej pewnego poziomu zysku nie idzie to do inwestorów, tylko to zostaje w ramach fundacji. Niemniej zaczęło działać bardziej w modelu prywatnym i to nie chodzi tylko o te zyski, ale także o zamykanie publikacji, bo to, co w pewien sposób umożliwiło powstanie takich innowacji jak GPT, ale też jak wiele innych podobnych modeli, to było to, że te duże firmy technologiczne oraz oczywiście instytucje publiczne, uniwersytety, publikowały badania dotyczące AI-a. To znaczy, jeżeli powstawał nowy model, to można było sobie go ściągnąć, przeczytać paper na ten temat, zrobić to samemu, udoskonalić w takim modelu open source'owym. Do dzisiaj są takie próby, to się między innymi jest taki model Bloom, który powstał w ramach Big Science, gdzie to wszystko jest open source'owe. Natomiast widzimy trochę to, ten proces zamykania się. I to, że od 2019 roku OpenAI bardzo blisko współpracuje z Microsoftem, nie znamy szczegółów tej współpracy. Bo Microsoft zainwestował wiele miliardów. W styczniu, natomiast jeszcze w styczniu 2023 roku, natomiast jeszcze wcześniej wchodził w coraz bliższą współpracę, między innymi pomagając, z tego co wiem, pomagając OpenAI w tym skoku inżynieryjnym. To znaczy tutaj chodzi zarówno o infrastrukturę chmurową, procesory, no taka robota, w której Microsoft jest bardzo dobry. No i w zasadzie mam takie wrażenie, że ta współpraca OpenAI i Microsoftu, ona jest bliższa niż mogłoby się wydawać. I tutaj nie mam oczywiście zupełnej pewności, ale warto na przykład obserwować, czy te produkty, które oferuje OpenAI i Microsoft, czy one przypadkiem nie są rozłączne. To znaczy, bo tutaj bardzo dobrze, że rozmawiamy o tych zastosowaniach takich właśnie jak chatbot, bo to jest naprawdę coś, co robi wielkie wrażenie. Natomiast wydaje mi się, i to jest moje przypuszczenie, że ta skala zmiany, ta skala transformacji będzie większa w przypadku takich nieco nudniejszych, ale jednak bardziej komercyjnie opłacalnych procesów. Na przykład? Ze 2 tygodnie temu Microsoft zaprezentował takie wideo, które się nazywa Future of Work. I tam ono jest długie, ale polecam obejrzeć około 2 minut, kiedy pokazane jest, jak w ramach pakietu Office'a wprowadzane są rozwiązania oparte na AI-u, w tym GPT. No i to robi tutaj zupełnie szczerze duże wrażenie, to znaczy można wydawać komendy w języku naturalnym, czyli tak jak my rozmawiamy. Tam przykład dotyczy tego, że możliwe jest, że oglądamy swoje sprawozdania finansowe, pytamy ten system takiego trochę Excela, spinacz 3.0 można by powiedzieć, tak? Clippy. I pytamy na przykład, co było powodem spadku zysku w 3rd kwartale. I proszę podać mi tutaj najbardziej prawdopodobne hipotezy oraz przedstawić model, który zakładałby wzrost, gdyby nie było tego wydarzenia, tak? No to jest robota dla inżyniera danych, to jest dla analityka, dla głównego finansisty i to jest coś, co można zautomatyzować. I tak jak oczywiście jest bardzo wiele zagrożeń związanych z branżą kreatywną i mam nadzieję, że o tym będzie jeszcze czas porozmawiać i nie mówię tylko o prawach autorskich, ale o takim samym poczuciu obcowania z dziełem, które stworzył człowiek, czy obcowania w ogóle z człowiekiem. To jeżeli chodzi o takie nudne, biurowe prace, często wykonywane przez ludzi, których stanowisk nawet nie rozumiemy, no to tutaj może być to duże zagrożenie. Tym bardziej, że są już takie pierwsze badania oparte na praktycznych informacjach dotyczących GPT, które wskazują, że no to jednak pozwala oszczędzić czas i daje nieco lepsze efekty. Oczywiście przy założeniu, że jest używane przez pracowników. Tak więc jakby tak próbując zamknąć ten etap hype'u, na pewno mamy do czynienia z istotną zmianą technologiczną. Na pewno AI trafił pod strzechy. To znaczy, że to faktycznie jest temat rozmów. Myślę, że to bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Nawet jeżeli często to nie jest to taka dyskusja, którą na przykład ja bym uznawał za najbardziej wartościową, ale to jest dobrze, bo potrzebujemy tego typu refleksji, bo mamy do czynienia z technologią, która, i tutaj tak chciałbym do klubu przejść, która poniekąd powstała po to, żeby nas oszukiwać
i ma niesamowitą zdolność do tego, żeby nas oszukiwać. I to, że na przykład wchodząc w kontakt z chatbotem, my automatycznie go antropomorfizujemy, to znaczy, że my dostrzegamy emocje, my widzimy ciągłość, my się zastanawiamy, jaka to jest osobowość, to jest coś takiego, czego ciężko będzie uciec. Bo nawet jeżeli my wiemy, że tam jest sprzęt, nawet jeżeli wiemy, że to jest nakręcane, to dalej jako ludzie w ramach naszych naturalnych sieci neuronowych i całego systemu zmysłów dostrzegamy osobowość, dostrzegamy wzory tam, gdzie niekoniecznie one są. I taki przykład, który do mnie bardzo, bardzo, bardzo przemawia właśnie w tym uczłowieczaniu technologii, to jest taki przykład z życia codziennego. Tak? Każdy z nas albo większość z nas była w jakimś momencie zakochana. I dużo myślimy wtedy o takiej osobie. I zdarza się, że nie wiem, idąc po mieście albo oglądając jakiś film, przez chwilę mamy wrażenie, że widzimy tą osobę. I dopiero kilkanaście sekund później widzimy nie jednak. To jest po prostu ktoś, kto ma podobne włosy, podobny wzrost, a ja po prostu dużo o tym myślałem. I trochę tak jest właśnie z czatem, z czatami takimi jak GPT. To znaczy, my chcemy, a co no może nawet bardziej, nasze organizmy, nasze mózgi są stworzone po to, żeby widzieć tam człowieka, a naprawdę... I tutaj chciałem uspokoić wszystkich, którzy boją się zemsty spinaczy albo Terminatora, że to nie jest ten etap, w którym należy rozmawiać o właśnie tej ogólnej sztucznej inteligencji. Mimo tego, że pojawiały się takie głosy, sam szef OpenAI to jakoś zaadresował, pytając właśnie Alexa Friedmana o to, czy on uważa, że to jest początek tej ogólnej sztucznej inteligencji, a sam zaprzeczył. Mhm. I myślę, że to jest akurat godne pochwały. Nie nakręcajmy tego hype'u ponadprzeciętnie, bo nawet bez tych wielkich transhumanistycznych, posthumanistycznych, sci-fi'owych tematów i tak dzieje się na tyle dużo, że powinniśmy się na tym skupić i no tutaj przychodzę do mojej działki, bardzo rozsądnie podejść do tematu regulacji, bo mamy do czynienia z nową, potencjalnie bardzo przydatną technologią, ale taką technologią, która może nam wyrządzić bardzo wiele szkody, zanim my się w ogóle skapniemy, że coś się dzieje. To przejdźmy w takim razie do tego, co ty i co Panoptykon dostrzegacie na teraz, na marzec, końcówkę marca 2023 roku. Jakie obszary są największymi potencjalnymi zagrożeniami dla zwykłego użytkownika, czyli mikroskala, i dla społeczności, krajów, czy społeczności nawet większych, takich jak Unia Europejska. I co się w tym temacie dzieje? No bo to nie jest tak, że ta technologia jest zupełnie niedostrzegana przez duże jednostki administracyjne, bo jest dostrzegana, ale jak historia nas uczy, prawo zawsze jest do tyłu za rozwojem technicznym, więc to ono zawsze musi gdzieś tam nadganiać. Więc jak to wygląda teraz z tej perspektywy? Tutaj akurat wydaje mi się, że mamy taki przykład tego, że to czasem dobrze, że to prawo nie jest takie szybkie, ponieważ to, co obecnie zaprząta mi większość czasu i myślę, że większość osób, które właśnie interesuje AI od tej strony biznesowej i regulacyjnej, śledzi, to jest proces uchwalania tak zwanego aktu o sztucznej inteligencji. To jest taki główny akt prawny, który został zaproponowany przez Komisję Europejską w 2021 roku, którego celem jest właśnie stworzenie takiego, otoczenia regulacyjnego, czyli generalnie prawa działającego na terenie Unii Europejskiej, które stworzyłoby europejskie zasady działania AI-a. I to europejskie jest tutaj ważne, bo europejskie jest w kontrze oczywiście do modelu z jednej strony chińskiego, czyli takiego opartego na totalnej kontroli państwa oraz nieuznawaniu albo umiarkowanym uznawaniu wartości indywidualnych praw, obowiązków jako takiej podstawy działania systemu oraz tego modelu amerykańskiego, który ma, jak wiemy, wielkie wyniki, jeżeli chodzi o innowacyjność, ale także potrafi zapomnieć o na przykład najsłabszych obywatelach a także po prostu działa wobec innych zasad, bo w Stanach często na przykład to, że nie ma konkretnego prawa, jest jakoś tam mitygowane przez to, że sądy potrafią przysolić naprawdę potężne kary i to też jest jakiś system, który ma równoważyć ten potencjał technologii. No więc prawo, akt o sztucznej inteligencji to jest taka propozycja europejska do tego, żeby wprowadzić własny system. To jest trochę dziwny akt prawny, bo on łączy różne porządki. To jest trochę
trochę takie prawo o bezpieczeństwie produktów, jest to trochę prawo, które ma chronić konsumentów, w innym obszarze reguluje zasady działania rynku. Jest to dosyć trudne z takiego prawniczego punktu widzenia, jak to określić. Natomiast to, co nas cieszy tutaj, to nas bardzo cieszy jako Panoptykon, to to, że poprzez te dwa lata poprawki, propozycje idą w dobrym kierunku z naszego punktu widzenia. To znaczy, o ile w tych pierwotnych wersjach było mało uwagi albo niewystarczająco dużo uwagi poświęconej kwestiom takich jak prawa fundamentalne, czyli prawa użytkowników, zaraz powiem o jakie prawa chodzi, to zarówno Rada Europejska do pewnego stopnia i teraz w parlamencie, bo teraz ten kluczowy moment, bo ma być w ciągu miesiąca głosowany ten akt prawny przez eurodeputowanych, więc jeżeli jacyś nas tutaj słuchają i oglądają, to gorąco zachęcam do tego, żeby słuchać, czytać i być uważnym na te głosy płynące od społeczeństwa obywatelskiego, watchdogów. I te poprawki pojawiają się, one są coraz lepsze. Taka główna rzecz, którą udało nam się jako właśnie przedstawicielom organizacji społecznych z Europy wywalczyć, to jest tak zwana Fundamental Rights Impact Assessment, czyli obowiązek nakładany na twórców takich modeli oraz osób, które chcą je wprowadzić na rynek. Obowiązek prowadzenia takiej wstępnej analizy tego, w jaki sposób nasza technologia może wpłynąć na prawa podstawowe. I tutaj chodzi zarówno o nasze prawa, na przykład prywatność, to jest niezwykle istotne, prawo do bycia poinformowanym i szereg innych, ale także szersze procesy, no bo to też się pojawia w kontekście rozmowy o przyszłości demokracji, o dezinformacji, o tym, czy takie chatboty będą mogły na przykład być używane przez dzieci. To jest wiele szalenie trudnych pytań. No i ta walka trwa, ale zanim jeszcze przejdę do tych szczegółów, to jeszcze warto też powiedzieć, że to nie jest tak, że obecnie jesteśmy w próżni, że nie ma prawa. Jest wiele ustaw i wiele aktów prawnych, które regulują to, jak działa AI już dziś. Można wymienić RODO, które budzi różne skojarzenia, ale jednak w kontekście, znaczy ono ma złą prasę, natomiast na samym poziomie wartości chyba się zgodzimy, że lepiej, żeby można było poprosić, żeby wyniki naszego wyszukiwania zniknęły z internetu, albo czy zniknąć takie wyniki, albo sprawić, że nie będziemy bombardowani reklamami opartymi na jakichś bardzo wrażliwych rzeczach. Są nowe akty prawne, takie jak akt o usługach cyfrowych, które z kolei będzie regulowało systemy rekomendacyjne, które nam się wyświetlają w smartfonach i na przykład chcielibyśmy, aby na przykład osoby, które są podatne na pewien typ bodźców, nie dostawały wrogich i manipulacyjnych reklam. No ale tutaj już wchodzimy w trochę taki poziom techniczny. Nie chciałbym, żeby ta dyskusja była tylko o tym, ale może też pogadamy po prostu o przykładach tego, jak taka technologia może nam zaszkodzić. No i taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Zanim przejdziesz do tego, jakbyś mógł powiedzieć, bo powiedziałeś i teraz cholera, przekręcę, te prawa podstawowe, tak? Tak. Jakie to, powiedziałeś na przykład prywatność. Jakie jeszcze mogą być prawa podstawowe, bo to jest bardzo... Prawa podstawowe to jest ten termin, który przede wszystkim używa Unia Europejska, aby mówić o prawach obywatelskich, prawach człowieka. Czyli one dotyczą w ogóle ludzi. Życia. One to tylko, że w kontekście ludzi, no bo... Wiemy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych prawo do wolności słowa zostało przyznane także firmom, korporacjom, tak? Więc tutaj chodzi o to, żeby mówić o osobach naturalnych, czyli o nas. No i to chodzi o te wszystkie prawa, które mamy, czyli prawa do tego, żeby nie być oszukiwanymi, prawa do tego, żeby nie być dyskryminowanymi, prawa do tego, żeby żyć w zdrowiu i tak dalej. Oczywiście prywatność jest jednym z tych praw podstawowych, no a te nowe technologie każą nam przemyśleć to jak chronimy naszych praw, bo na przykład jeżeli chodzi o prywatność, no to tutaj tych problemów nawet samym GPT jest kilka. I to zarówno chodzi o to, jakie dane zostały użyte do uczenia tych pierwszych, do nauczenia tego modelu. Wejdę ci w słowo, tak, bo tutaj oczywiście. Sam Altman u Lexa Friedmana bardzo sprytnie jakby podjął tę kwestię i prześlizgnął się po niej niczym wprawny surfer. Powiedział, no korzystaliśmy z baz open source.
No i to być może jest to prawda. Chętnie się oczywiście dowiemy, chętnie byśmy już wiedzieli, czy tak faktycznie było. Między innymi o tego typu obowiązki walczymy w pracach nad AI Actem, żeby była jakaś inspekcja tych danych. Mhm. Bo fajnie, że CEO firmy tak mówi, ale zdarzało tak im się. Jest. Być może ma także interes, żeby nie było tutaj problemu. I to też jest ciekawe. Teraz może troszeczkę zejdę z tego, ale to też jest ciekawe, dlaczego to akurat OpenAI miało ten taki przełom. Przecież Google, Facebook no także pracowały nad swoimi modelami, wydawali miliardy, dziesiątki, jeśli nie setki miliardów na całe teamy liczące tysiące osób pracujących nad AI-em, a zostali z tyłu. I obok oczywiście, tutaj nic nie chciałbym umniejszać zapewne geniuszom, naukowym i inżynieryjnym, którzy pracowali nad, czy pracują w OpenAI, no to jednak Google i Facebook także mają tych swoich geniuszy i swoich wybitnych ludzi, którzy pracują. A jednym z tych powodów, dla których tym firmom było najprawdopodobniej ciężej, to jest to, że mają więcej do stracenia. To znaczy jakbyśmy dostali, niczego się nie spodziewając, usługę, wyszukiwarkę od Google'a, która myli się na przykład w 10-20%, nie bylibyśmy zachwyceni. Tak, od Google musi działać od razu idealnie. Podobnie pewnie byłoby, albo nawet jeszcze bardziej z Facebookiem, od razu pojawiłyby się pytanie, czy przypadkiem widziałeś, jak wygląda meta? Nasze prywatne wiadomości nie były użyte do tego, żeby nakarmić ten model. Tak? Okay. Pewnie by tak nie było, ale nie jest to absolutnie wykluczone. Natomiast kiedy to robi mały startup z open w nazwie, kiedyś fundacja, był tam Elon Musk, jest Polak, to jest zawsze miło, to jakoś tak jesteśmy w stanie wybaczyć to, że te wyniki nie są tak dobre. Ale oczywiście tutaj chodzi, za tą reputacją stoi właśnie między innymi to, że duże firmy, po pierwsze, i tutaj chciałbym też pochwalić, czasem się zdarza pochwalić cybergigantów, raczej prowadziły te badania w modelu otwartym, czyli właśnie publikowały wszystkie swoje prace oraz chcę wierzyć, że to dlatego nie są teraz liderami, że jednak dbali o to jakość danych i tego, żeby nie było problemu związanego właśnie na przykład z tym, że te dane są niewłaściwe. Ale nawet z tymi otwartymi danymi. GitHub. Mhm. Czyli tutaj ci wszyscy, którzy są związani z informatyką i programowaniem, myślę, że jakaś lampka może im się zapalić. GitHub, który jest taką platformą, gdzie się umieszcza kody, modele, gdzie informatycy się wymieniają wiedzą, trochę w takim właśnie... rozwiązaniami. No, on także udostępnił cały swój zasób, czyli te kodów tworzonych przez lata przez programistów, którzy zapewne nie spodziewali się tego, że zostanie to użyte po to, żeby ich po prostu zautomatyzować. O kurde. Te modele także zostały, takie LLM-y zostały tym nakarmione. Podobnie było chyba tutaj mogę się mylić, ale chyba DeviantArt albo inne... To już bardziej Mid Journey czy DALL-E. Tak, inne serwisy, które na przykład zbierały prace artystów, także zostały wykorzystane do tego. W przypadku tych rzeczy graficznych jest o tyle łatwiej nawet osobom nieznającym się na informatyce czy na kodowaniu w ogóle, no bo po prostu czasem patrząc na te wygenerowane grafiki, no widać, zwłaszcza na te trochę mniej doskonałe modele, po prostu widać, że to jest tak jakby zblendowane z kilku zdjęć. No nie, po prostu widać. Każdy, kto, a zwłaszcza jeżeli ktoś się zajmował chociaż przez chwilę Photoshopem, gdzieś tam jakąś grafiką cyfrową, to rozumie, że są sposoby, w jaki sposób można zmanipulować zdjęcie tak, żeby wyglądało jak grafika. Natomiast w przypadku rzeczy takich, jak powiedziałeś, czyli kod GitHub, czyli po prostu wprowadzony tekst i różne znaki w formie tekstowej, no to tutaj nie mamy znaku wodnego, nie mamy tego, prawda, śladu po pędzlu artysty, tylko mamy po prostu tekst. I tak. Tutaj już nie jesteśmy w stanie, chyba że w tym kodzie, co być może jest możliwe, ja się na tym nie znam, pozostawałyby jakieś takie artefakty charakterystyczne na przykład dla danego kodera. Kod wszedł na klawiaturę na przykład. Z częstotliwością tej samej godziny. Albo ktoś po prostu, fragmenty wiersza jakiegoś Wisławy Szymborskiej poumieszczał w swoim kodzie danej aplikacji zapisanej w Pythonie. I to chat GPT tego by nie wyłapał i przekleił jako swoją odpowiedź i potem ktoś by to z kolei właśnie wyłapał, że tak się zdarzyło, no to by można, łatwiej byłoby tutaj dotrzeć do tego, że okej, to nie jest oryginalna informacja, czy to też nie jest informacja wygenerowana przez ten model językowy, tylko jest to po prostu plagiat. No i tutaj dotykamy kolejnego dużego problemu, to znaczy praw autorskich. Tak.
to nie jest ten główny obszar, którym my się zajmujemy w Panoptykonie, natomiast ewidentnie widać, że artyści nie są zachwyceni, że ich prace były, czy mogą zostać użyte do tego, żeby nakarmić algorytmy, które docelowo w jakimś stopniu są w stanie, szczególnie to coraz lepsze, zastępować pewne prace, które wcześniej robili artyści graficy. No ale tutaj to jest trudna sytuacja, bo z jednej strony z punktu widzenia prawa trochę problemu nie ma, bo prawa autorskie są związane z osobą i to nawet to było już potwierdzone przy okazji jednego z tych generatorów artystycznych w Stanach Zjednoczonych, że po prostu sąd odmówił wpisania programu jako autora, no bo to jest człowiek. To jest trochę podobna dyskusja, którą mieliśmy, nie wiem, czy pamiętają państwo, taka rozmowa, dyskusja o zdjęciu, które chyba małpa zrobiła. I pytanie było, kto ma prawa autorskie? Więc to jest w pewnym sensie ta sama dyskusja i dalej jesteśmy na tym etapie, że to ludzie mają prawa autorskie, więc tutaj myślę, że to nie jest tak wielki problem. Raczej problem jest związany właśnie z tym, że te prace były wykorzystywane do tego, żeby nakarmić te algorytmy, aczkolwiek na tym polega też potęga tych modeli, że jak one raz się nauczą, to one są w stanie bardzo dużo wykoncypować. Ten przykład z tym kotem albo z tym właśnie wierszem Szymborski pisanym kot. Te programy też, LLM-y są w stanie, szczególnie jeżeli potem następuje tak zwany fine-tuning, czyli już jakieś tam metody szukania bardziej dokładnych rozwiązań, gdzie często ludzie są też wykorzystywani. Był taki przykład właśnie z GPT podobną, by wykorzystywał niskopłatną pracę Kenijczyków, którzy mieli właśnie oceniać te wyniki chyba w takim modelu binarnym, który jest lepszy. Tak, nie. Ale to także jest skuteczna metoda. Ale znam też wielu artystów, zresztą podobnie jak z informatykami i z matematykami, którzy korzystają z tego typu modeli już. I to pozwala według oczywiście ich mocno zwiększyć efektywność. No ale jednocześnie tutaj dochodzimy do tego właśnie trudnego tematu. Nie wiemy, jaki będzie wpływ na rynek pracy. Niemniej, zanim zaczniemy się zastanawiać, w jaki sposób te społeczeństwa będą przeobrażone, to fajnie byłoby zagwarantować sobie taką minimalny poziom ochrony. I tutaj obok tego, że chcielibyśmy, aby był obowiązek w przypadku wprowadzania tego typu systemów, w ogóle systemów opartych na AI, do tych obszarów, które są uznawane za wysokiego ryzyka, czyli na przykład zdrowie, czyli na przykład bezpieczeństwo publiczne, czy na przykład administracja publiczna, tak? Jeżeli takie algorytmy są wykorzystywane do, nie daj Boże, znaczy nie daj Boże, na przykład do podejmowania decyzji bez nadzoru, to także chcielibyśmy, żeby taka analiza wpływu na prawa podstawowe była przeprowadzona, ale są też jeszcze bardziej podstawowe rzeczy, o które walczymy. Na przykład obowiązek bycia informowanym o tym, że mamy kontakt z chatbotem. To się może wydawać banalne. Może na tym etapie to nie jest, to nie, są jeszcze sposoby, żeby odróżnić, czy my wchodzimy w interakcję, prawda, z influencerem, czy nie, ale jeżeli ten kontekst tego wymaga, znaczy to nie jest gra komputerowa, to nie jest jakaś taka przestrzeń, gdzie wiemy, że są, wiemy, że mamy do czynienia z botami, to fajnie było, jakby jakiś taki minimalny poziom wiedzy o tym był. Chcemy także, aby udało się na przykład mieć prawo do wyjaśniania decyzji, tak, dlaczego dana decyzja została podjęta przez system AI. Chcielibyśmy także, aby można było zaskarżyć taką decyzję, aby organizacje społeczne mogły nas wspierać. No, w każdym razie walczymy o taką trochę kartę praw podstawowych dla właśnie AI-a. Wierząc, że jest to na tyle rozwojowa technologia, bo tak jak wspominałem, dobrze, że to się ciągnie już 2 lata, bo ta dyskusja byłaby zupełnie inna. Jeszcze pół roku temu ludzie nie wiedzieli, co to jest AI, mało to kogo obchodziło. Wydawało się to bardzo techniczne. No teraz wiemy, że to już nie jest bardzo techniczne, bo nauczyciele na przykład muszą się konfrontować z tym, że dzieci wykonują pracę niekoniecznie same, tak? I to niekoniecznie są rodzice, którzy im w tym pomagają, tylko są to właśnie programy, które robią to dosyć dobrze, tak? Więc stoimy na pewno przed takim dużym wyzwaniem, w jaki sposób użyć tej technologii, żeby ona nam faktycznie służyła. Ale tych zagrożeń związanych z tym, ja to w głowie używam takiego terminu, taki Czarnobyl AI, tak? Że tych potencjałów do takiego Czarnobylu AI-owego jest. I najbardziej oczywiste to myślę, że już duża jest tego świadomość, to jest kwestia dezinformacji. I o to chciałem cię właśnie podpytać, bo na najbardziej
też najbardziej bieżące, ale też na najbardziej takim podstawowym poziomie i sprawdzony przeze mnie na sobie i na znajomych przykład pojawił się w tym tygodniu. To jest, być może widzieliście słynne zdjęcie, znaczy zdjęcie, sorry, grafika. Grafika papieża Franciszka idącego w białej puchowej kurtce. Nie wiem, czy to... Pięknej kurtce. Absolutnie. W pięknej białej puchowej kurtce. I teraz, ja to zdjęcie widziałem chyba w zeszłą sobotę, czy tam niedzielę. Od razu mi coś nie kliknęło, bo wydawało mi się, że jednak papieżarz w tak dripowych kurtkach to samo mówi nie chodzą. O czerwonych butach. Ale pewności nie było i naprawdę to, co zrobiłem po zobaczeniu tego zdjęcia, bo tam jest jeden szczegół, którego akurat, znaczy to są grafiki, nie zdjęcia, jest jeden szczegół, który można dojrzeć i jest to po prostu dłoń papieża, która tam faktycznie spod kurtki wystaje i ona jest taka koślawa, jak to Mid Journey ma w zwyczaju, przynajmniej jego poprzednie rewizje, że one sobie po prostu z dłońmi za dobrze nie radziły, było czasem 8 palców, czasem 3 palce, czasem to wyglądało, dłoń wyglądała jak jakiś taki konar czy inny krzak i tam to faktycznie jest. Co nie zmienia faktu, że sama grafika wyglądała nałudząco podobną do zdjęcia. I ja sam wpisałem po prostu w Google papież Franciszek, kurtka zimowa, żeby mi po prostu obrazki Google wyrzuciły inne przykłady papieża Franciszka w kurtce zimowej, żebym ja zobaczył, w jakiej on kurtce zimowej chodzi. No i szybko okazało się, że no jego... Nie chodzi w kurtce zimowej, bo mieszka we Włoszech. A jeżeli już, to nie jest to taka kurtka. I wtedy mogłem sobie stwierdzić, że to okej, okay, że to, na co patrzę, to jest najpewniej wynik pracy Mid Journey, co jest prawdą też. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze do niedawna na pierwszy rzut oka było widać, że okej, okay, mamy do czynienia z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Widać, że to są fenomenalne grafiki, ale widać, że to jest sztuczne. W przypadku tego, nawet jest na jakiejś stronie w ogóle przeprowadzono wywiad z człowiekiem, który zrobił tę grafikę, bo tak bardzo się to poniosło. To jest jeden z pierwszych na masową skalę przykładów i teraz dezinformacji de facto, no bo jest to dezinformacja. To nie jest papież Franciszek, on w takiej kurtce nie chodzi, nie był w tym miejscu, to nie jest prawdziwe, znowu wielki cudzysłów, zdjęcie papieża Franciszka. Ono jest nieszkodliwe. Znaczy ta konkretna grafika jest nieszkodliwa. Ta konkretna grafika jest neutralna wizerunkowo. Chyba, że jest się osobistym stylistą papieża Franciszka, bo... To wtedy można nanieść poprawki na to, jak się papieża ubiera. A kto wie, może papież Franciszek zacznie chodzić w takim hot, prawda? Ale to będzie miał jakieś Dolce & Gabbana napisane. Ale tak wracając do zupełnie serio. To pokazuje, że już teraz, przy obecnym rozwoju tych technologii, jeżeli chodzi o grafikę, czyli na przykład o Mid Journey, czy o DALL-E, czy inne serwisy, które oferują tego typu usługi, może dochodzić i prawdopodobnie dochodzić będzie do tworzenia treści graficznych, które są nieprawdziwe. I podkreślam to zdecydowanie bardziej w momencie historii, w którym jesteśmy. Jesteśmy w lekko ponad rok trwającej wojnie za naszą wschodnią granicą. Wojnie, w której my byliśmy od samego początku bombardowani różnymi fake newsami, tylko że zwykle te fake newsy polegały na tym, że dostawaliśmy wideo, które były nagrane w innym miejscu, w przypadku innego konfliktu zbrojnego i było mówione, że to jest tam rosyjski czołg, to jest ukraiński żołnierz i tak dalej. Teraz może być tak, że będziemy atakowani rzeczami, które są tworzone na bieżąco, by siać dezinformację w przypadku rzeczy, które naprawdę mogą mieć znaczenie dla żyć pojedynczych osób oraz też nawet mogą mieć znaczenie przysianie dezinformacji na szerszą skalę. I to jest coś, nad czym domyślam się, że pan optykon bardzo mocno myśli. No bo uregulowanie tego, ja słyszałem, że propozycje pierwsze, które się pojawiają, to jest obowiązek znaku wodnego na takich grafikach. A co jeszcze się może zadziać? Ten znak wodny, ja jestem, czy byłem zwolennikiem właśnie takiego znaku wodnego, natomiast spotkałem się już z takim bardzo rzeczowym argumentem przeciwnym, który pokazywał, że lepiej mówić jednak po prostu obowiązku poinformowania w sposób zrozumiały o użyciu sztucznej inteligencji, bo znak wodny może być trochę wykorzystany przeciwko nam. Możemy sobie wyobrazić taki motyw znakowania treści, tekstu, obrazu, gdzie firma, która udostępnia ten system, albo deweloperzy modelu, albo firma, która go
jakby wprowadza, tak, używa do swoich usług, mogą na przykład śledzić nas poprzez właśnie te takie małe znaczniki i śledzić obieg informacji, trochę tak jak trochę na podobnej zasadzie, na której działa blockchain, czyli że ta każda zmiana jest rejestrowana. Trochę jak znaczone też banknoty. Trochę jak znaczone banknoty, może tak. Ja tutaj kombinuję, że myślę, że nigdy nie robiłem, że nigdy tak napadł na bank, ale na filmach wiem, że to ma znaczenie. Tak, nie byliśmy w zeszły czwartek o 17:00 pod tym bankiem. Tak. Nie było tak. Absolutnie. fake news. Więc tak, sam obowiązek informowania jest dobry. Oczywiście to nie rozwiąże wszystkich problemów, bo dalej jak ktoś będzie chciał tego użyć i zrobić dezinformację, to będzie to technicznie wykonalne. Niemniej pozwoli nam to na przykład odsiać dobrych aktorów, że tak powiem, którzy używają tego oprogramowania na przykład do tego, żeby nie wiem, robić lepsze zdjęcia produktów. Nie widzę zagrożenia w tym, poza oczywiście troską o pracę fotografów, że nie wiem, zdjęcie batonika będzie teraz generowane poprzez tego typu programy. Zresztą wiem, że Adobe już uruchomiło taki generator. Ich jest zresztą znacznie więcej. I tam też jest jakaś kontrowersja związana z bazą danych, którą oni się karmią z tego, co... Nie wchodziłem w to, ale wiem, że tam też coś... To są duże wyzwania, no ale zakładam, że tutaj raczej jest kwestia praw autorskich i tego, czy ktoś się czuje wystarczająco doceniony, czy w takim sensie finansowym. Też nie znam szczegółów, więc ciężko mi się o tym wypowiadać. Natomiast no, ewidentnie jest tak, że jakby prowadzenie fabryki troli nigdy nie było tak tanie i tak szybkie. Myślę, że tego typu programy, zarówno generacja tekstu, jak i generacja obrazów, ale teraz wchodzimy naprawdę na poważny poziom, bo te najnowsze modele językowe, duże modele językowe, one oferują multimodalność. Więc w ciągu pewnie miesięcy, jeśli nie tygodni, będziemy mieli urządzenia, które transformują różne typy przekazu, które da się opisać w języku naturalnym. Czyli na przykład będziemy mogli robić obrazy, ten program będzie mógł robić obraz na podstawie muzyki. Na podstawie tekstu będzie mógł generować wideo. Z wideo będzie generował tekst albo muzykę. Tak to jakby mówimy tutaj o takiej galaktyce językowej, co jest w pewnym sensie jest to dla nas proste, tak, jako dla ludzi, bo trochę tak działamy. Z drugiej strony, no, przez poprzednie kilkaset tysięcy lat gatunku nie mieliśmy takich możliwości. No więc to nie jest tylko tak, że nie będziemy mogli ufać zdjęciom. Mm-hmm. Nie będziemy mogli ufać oczywiście obrazom, wideo. Mm-hmm. Mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało, bo w pewnym sensie te technologie trochę już mieliśmy. Bo zarówno możliwość fotoedycji mieliśmy, i to zarówno tej opartej na świetle, jak i tej cyfrowej, tylko było to bardziej czasochłonne i wymagało wyższych kompetencji. Możliwość robienia deepfake'ów wideo mieliśmy co najmniej od czasów, ja pamiętam, Forresta Gumpa, więc kiedy tam został wmontowany, chyba jak dostaje medal od Nixona, tak już może, czy Kennedy'ego, już nie pamiętam. Tak. Johnsona, amerykańskiego prezydenta. Tylko że to wymagało zapewne miesięcy pracy super wyspecjalizowanych, wysoko płacanych pracowników. Teraz może się okazać, że jest to bardzo tanie, że każdy z nas będzie takim małym Disneyem albo Marvelem. I będzie mieć urządzenie, które to potrafi w kieszeni. Mówię o smartfonie. I będziemy mieli, dokładnie, już mamy te urządzenia, one będą jeszcze silniejsze, no więc ciężko sobie wyobrazić, jak duża będzie zmiana w podejściu do prawdy. No, znamy wiele filmów albo z własnego życia, sytuacje, w których na podstawie właśnie wideo udało się udowodnić, że nas gdzieś nie było, że to nie ja, albo wręcz przeciwnie. Gdzieś jest jakieś zdjęcie, które nas stawia w złym świetle, albo jest już nie daj Boże wideo, gdzie robimy coś głupiego i inni to widzą. Teraz nie należy domniemywać, że jest to prawdziwe. No i stoimy w takim miejscu, w którym trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Czy zakładać właśnie, że rozróżniamy znacząco technologię, która tylko i wyłącznie rejestruje rzeczywistość. No tylko problem jest taki, że już nawet te najnowocześniejsze aparaty, to, że mamy tak świetną jakość zdjęć w tych nowych smartfonach, to nie jest tylko kwestia tego, że mamy coraz lepsze i tutaj matryca przepraszam i wszystkie... Optyka. O, właśnie, dziękuję bardzo, chciałem przeprosić wszystkich, którzy się znają na fotografii.
lunety. Obiektywy. Obiektywy, o właśnie. Choć w przypadku Samsungów, które mają stukrotny zoom, to można chyba powiedzieć lunety nawet. Widzę, że jestem w dobrym miejscu. Jest tak, okej. Okay. Mój personalny chat GPT właśnie, z którym rozmawiam. One już używają AI-a do tego, tak, żeby powiększać te, więc w pewnym sensie już modyfikujemy. Tak, tak. No przecież filtry, które nam dodają, odejmują zmarszczki, dodają, usuwają jedną brew, cokolwiek, tak, zmieniają nas w kota, no to także korzysta z, między innymi właśnie z uczenia maszynowego, z pattern recognition, z tych różnych obszarów AI-a. Tak więc to już się toczy, no ale my się musimy zabezpieczyć. I tutaj no jednak jest tak, że oczywiście możemy mieć, fajnie jest się też ekscytować innowacjami, bo po prostu jesteśmy w zagrożenia są duże, ale jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Natomiast nie należy, tak jak generalnie w życiu, nie należy ani panikować, ani podejmować decyzji w momencie największego lęku, ani nie podejmować decyzji w tym momencie manii, kiedy wydaje mi się, wszystko jest możliwe, wszystko będzie wspaniale. Znamy te ostatnie dekady rozwoju internetu. Już pamiętamy, jak wszystko miało być super, jak Twitter, Facebook, to przecież one miały wolność nam dać. Demokracja będzie wszędzie. No przecież jak ludzie w końcu będą mogli powiedzieć, jak jest, to już nigdy się nie będą kłócić i zawsze będą wybierać mądrych polityków, którzy będą reprezentowali dokładnie te poglądy, co ja. Pamiętamy to, tak? To jest podwójnie zabawne, bo mówisz to w roku wyborczym w Polsce. W roku wyborczym, tak. Więc wiemy, że to jest jednak bardziej skomplikowane. Wiemy także, że takie firmy jak Google, że one potrafią robić złe rzeczy. W przypadku AI Actu między innymi dowiedzieliśmy się, że podczas tej sytuacji, w tym momencie, kiedy jest ten największy hype, kiedy właśnie zastanawiamy się, co dalej robić, zarówno Microsoft, jak i Alphabet, czyli Google, prowadziły bardzo intensywne działania lobbystyczne na poziomie Brukseli, dążące do tego, aby w ogóle nie regulować w jakiś szczególny sposób tej właśnie sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, General Purpose AI. To nie jest termin naukowy, to jest termin urzędniczy, taki żargon regulacyjno-unijny. Albo to, co ja wolę nazwać generatywną sztuczną inteligencją. Więc wiemy, że te duże firmy z jednej strony mówią otwarcie, że oczywiście chcą tylko dobra ludzkości, są absolutnie za tym, żeby te programy działały etycznie, a po cichu jednak no, bardzo intensywnie i także alokują wiele środków na ten cel, aby tej regulacji było jak najmniej. Szkoda, że tak jest, ale miejmy nadzieję, że jednak właśnie między innymi dzięki rozmowom takim jak ta będziemy mieli taką jako społeczeństwa świadomość, że to jest po prostu nowa technologia. Jest pod wieloma względami fantastyczna. Ma swoje ograniczenia, nie należy przynajmniej na obecnym etapie wierzyć w to, że to zastąpi wyszukiwarki, bo ten współczynnik błędu jest jednak duży. Jeżeli szukamy, nie wiem, dobrego lekarza albo sprawdzamy, czy osoba, z którą rozmawiamy, jest uczciwa, to 10-20% błędu to jest trochę dużo. Nie chcielibyśmy, nie uznawalibyśmy za wiarygodnego przyjaciela, który nam co czwartą, piątą rzecz mówi fałszywą. Więc pod tym względem te właśnie wyszukiwarki na przykład oparte na tym systemie indeksowania Google są dalej po prostu lepsze, tak już nie chcę wchodzić w szczegóły. Niemniej po prostu mieliśmy już do czynienia z technologiami, które mogły zrobić nam bardzo wiele krzywdy. Cały czas się nimi otaczamy, korzystamy z energii atomowej, korzystamy z silników spalinowych, korzystamy z materiałów wybuchowych, tak. Ale no, po prostu to regulujemy i dbamy o to, żeby to było w jak największym stopniu używane na naszą korzyść, a w jak najmniejszym stopniu wywoływało krzywdy. Oczywiście to, gdzie ta krzywda jest, kto jest najbardziej pokrzywdzony, no to otwiera pole do dyskusji, ale dobrze, że takie dyskusje się prowadzi i też miejmy nadzieję, że ta koncepcja tego aktu sztucznej inteligencji ona przyzna pewne uprawnienia Komisji Europejskiej do tego, żeby też dodawać jakieś systemy jako ryzykowne, zdejmować je z tej listy systemu wysokiego ryzyka, jeżeli będą takie przesłanki, że to będzie takie żywe prawo, w którym, jeżeli pojawia się jakaś innowacja, to nie musimy znowu tutaj poruszać, nie wiem, ile jest mieszkańców Europy, 450 milionów Europejczyków i poprzez proces Brukseli uchwalać coraz to nowe prawo, bo to jest po prostu polityka i często to dobro ludzkie może się w tym zgubić. Ale że będzie taka możliwość już technicznego sprawdzania. No i o to walczymy. To jest na pewno bardzo ważne.
Jeżeli chodzi o dezinformację, też w takim bardziej miękkim sensie, to jednym z elementów, którego można doświadczyć, ja w ogóle zachęcam do pobawienia się. Do robienia dezinformacji. Nie, jest... zachęcam do pobawienia. Bo przyszłościowa branża. To prawda, ale nie po polsku. Do pobawienia się czatem GPT, bo do wersji 3.5 jest na za darmo, ale wersja 4 faktycznie no, robi znaczącą różnicę, więc najlepiej zrobić to jednak na tej najbardziej bieżącej. Natomiast żadna z wersji nie jest wolna od tak zwanego halucynowania. Czyli ponieważ baza danych i tak przy każdej możliwej okazji ChatGPT nas informuje, baza danych jest aktualna na dzień, czy na miesiąc właściwie, wrzesień 2021 roku. Czyli jeżeli zapytamy ChatGPT o coś, co się wydarzyło później, to on, coś historycznego, coś, co wiemy, że się wydarzyło, i nie byłoby szansy, żeby... Znaczy, więc wiemy, że to nie ma szans, żeby znalazło się w bazie danych, to ChatGPT nas o tym poinformuje. Ale co się z tym wiąże również, że jeżeli jakiejś informacji na temat zapytany przez nas ChatGPT nie będzie miał, to on może halucynować. A oznacza to po prostu, że może zmyślać. Ponieważ ChatGPT trochę zachowuje się jak niedouczony uczeń podczas odpowiedzi ustnej. Wiem, co mówię, sam takim wiecznie byłem. Czyli jeżeli on woli coś powiedzieć, nawet jeżeli to nie jest prawda, niż powiedzieć, że nie wie. I to się często zdarza, i to się zwłaszcza zdarzało przy poprzednich wersjach, ale nadal może taka sytuacja zaistnieć. Czyli my go zapytamy na przykład, no nie wiem, zdarzyło mi się w poprzedniej wersji ChatGPT zapytać, kim jest Karol Paciorek. I ChatGPT wiedział, że Karol Paciorek jest YouTuberem, ale na przykład powiedział, że jest YouTuberem, który zajmuje się lifestyle'em, ma kanał na YouTubie, który ma 2 miliony subskrybentów, robi to i tamto. Czyli troszkę prawdy, trochę bzdury, to wszystko sobie pomieszał, wypluł jako odpowiedź. I teraz to, co jest no, dezinformacją per se, to to, że w przypadku prawda, zapytania o siebie samego, to w miarę łatwo jestem w stanie zweryfikować, że ChatGPT powiedział mi bzdurę. Ale jeżeli zapytałbym go o 20 rzeczy, on te 20 rzeczy powie mi poprawnie. Znaczy, udzieli mi odpowiedzi, która będzie albo satysfakcjonująca, albo ja sobie ją sprawdziłem w innym miejscu i ona będzie poprawna. I zapytam o 21 rzecz. I ja tej 21 nie sprawdzę, a ona nie będzie poprawna. Ona będzie właśnie halucynacją. No to tutaj jest problem. Więc ta halucynacja czatu GPT też jest takim elementem, który wpływa na ten potencjał dezinformacyjny. Przepraszam, że tak... Mhm. Właśnie widzę, że pytasz ChatGPT o coś. Tak, właśnie, bo nie jestem pewien co do tej bazy danych, to co powiedziałeś. Aha. Z tego co wiem już GPT-4, który jest wintegrowany w Binga Microsoftu, on już udziela tych informacji. Tak? Okej, ja korzystałem z tego na stronie OpenAI, nie tego Bingowego. Tak, więc zapytałem go, kto wygrał Who won the 2023 World Cup? Mm-hmm. Zadałem złe pytanie najwyraźniej, bo chodziło mi o piłkę nożną, natomiast udzielił mi odpowiedzi World o Dubai World Cup wygranym przez Urbę Tesoro. Więc on ma dostęp do tych najnowszych informacji już w Bingu. W Bingu, wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to jest ta wersja oferowana bezpośrednio przez OpenAI, która faktycznie była uczona na zamkniętej bazie danych. Si. Natomiast, no właśnie, między innymi dlatego mówi się także o potencjale do wojen przeglądarek, bo Bing, czyli Microsoft, chce ugryźć trochę tego tortu reklamowego, no bo tutaj chodzi głównie o reklamy od Google. No i myślę, że tutaj ta walka będzie toczona na noże, że tak powiem, to jest duża rywalizacja. Oczywiście te firmy mają też często wspólne interesy, co jakoś wcześniej sygnalizowałem, ale możemy też, jakby to, że w jednej sprawie korporacje się zgadzają, nie znaczy, że w innej nie mogły śmiertelnie ze sobą walczyć. Więc to na pewno będzie ciekawa rozgrywka. Warto pamiętać, że to jest moja opinia, ale wiem, że słyszałem to, nie ja ją wymyśliłem, ale tak teraz jest moja, że używanie GPT jako czata to nie jest najlepsze rozwiązanie po prostu. Że jakby to nie jest ten etap,
Znaczy nie, używanie jako wyszukiwarki, przepraszam. Tak, że to jeszcze nie jest ten etap. Oczywiście, że tak. Że są funkcje, które robią dużo lepsze, dają dużo lepsze wrażenie. Natomiast wracając do tego tematu halucynacji, to jest świetne pojęcie i to jest pojęcie, które zarówno występuje w informatyce, jak i w psychologii. I bardzo dobrze, że występuje, bo poniekąd chodzi o to samo zjawisko. To znaczy to, jak działają duże modele językowe, w tym GPT, taka świetna metafora, która mi pozwala też lepiej rozumieć to, o co w tym chodzi, pochodzi z takiego tekstu w New Yorkerze, gdzie GPT jest opisany jak taki screenshot całej wiedzy z internetu, do którego, bo poniekąd o to chodzi, że to trzeba nakarmić całą dostępną wiedzą, nie ludzkości, ale tego, co zostawiliśmy po sobie w internecie. Nie wiem, czy to jest najlepsza reprezentacja naszego gatunku. Zależy, o czyjej historii przeglądania mówimy. Na pewno parę głupich rzeczy tam napisałem. Ja mojego hasła na pewno nie podam. No tak, i ona jest skompresowana do tego, że można było bardzo szybko używać. Metoda kompresji zakłada nie indeksowanie, tak jak w Google, że jest... Jest wyszukiwarka, a tam jest baza danych. Foldery, gdzie masz pokatalogowane rzeczy. Tak. Wyobraźmy sobie, że jest jakieś miejsce, do którego możemy wyciągnąć. Tutaj jest inaczej. Tutaj i tutaj jest ta analogia z ludzkim mózgiem, te sieci neuronowe. To sieć się uczy. To jest tak, jak nie ma jednego miejsca w mózgu, gdzie jest trauma z tym, że zostałem kiedyś ugryziony przez osę. Nie ma jednego miejsca w mózgu, gdzie to jest, ale system się nauczył, żeby nie wsadzać palcy w gniazdo. Tak? To jest i pamiętamy ból, bo pamiętamy ten moment. I to jest trochę podobnie, że ta wiedza jest zagregowana i przetworzona. No i w jaki sposób? Szukając różnego rodzaju prawidłowości statystycznych. Dlatego to tak dobrze działa z językiem, dlatego w pewnym sensie GPT to jest taki rozwinięty auto, jak to się nazywa, taki, co kończy za ciebie pisać, że ja piszę cześć, a potem autodopełnianie, autowypełnianie. Autouzupełnianie. Właśnie. Dziękuję bardzo. Autouzupełnianie to jest takie bardzo rozwinięte autouzupełnianie, które szuka statystycznych korelacji. No ale wiemy, że nie wszędzie, gdzie występuje statystyczna korelacja, jest jakiś proces wynikania, tak? To, że, nie wiem, usiejący ludzie umierają, nie znaczy, może inaczej, to, że duża część, nie wiem, wszyscy ludzie, którzy są łysi, umierają, to nie znaczy, że łysienie jest powodem umierania. Tak? Więc tutaj tego typu błędy, oczywiście to jest taki bardzo banalny przykład, są metody też statystyczne, żeby to korygować, niemniej zdarzają się takie wpadki. I to jest trochę to, jak te dziwne palce, które pojawiają się w Midjourney, to trochę musimy być gotowi na podobne zjawiska, tylko że na poziomie tekstu i już niedługo wideo czy muzyki. Stworzyliśmy maszynkę, która jest w stanie nam dawać te halucynacje. Absolutnie jesteśmy sami, jakby osiągnęliśmy ten poziom, że jesteśmy sami w stanie się oszukać. I tutaj ten przykład tego inżyniera Google'a, który chyba nad Bardem pracował, albo nad Palmą, już nie pamiętam, który to był system, ale który stwierdził, że on się zakochał w swoim chatbocie, bo on uzyskał, albo przynajmniej, że uzyskał świadomość. A, to była Lambda. Lambda, przepraszam. To była Lambda, tak. To był słynny wyciek sprzed paru miesięcy, gdzie on opublikował właśnie całą transkrypcję ich rozmowy, gdzie ta Lambda miała wielki cudzysłów zyskać samoświadomość. Tak, i więc dochodzimy do tego punktu, w którym nawet ludzie o wysokiej technicznej wiedzy są w stanie ulec jakby czemuś, co sami stworzyli. I teraz z jednej strony jest to naturalne, bo projektujemy te ludzkie uczucia na te systemy. Z drugiej strony jest to też jakiś, myślę, wyraz trochę pychy, tak bym powiedział, na takim dużym poziomie, że jakby nie wystarczy nam to, że stworzyliśmy fantastyczne narzędzia, nie wystarczy nam świadomość, że stworzyliśmy, prawda, poprzez setki tysięcy lat rozwoju naukowego, stworzyliśmy narzędzia, które są w stanie wykonywać rzeczy, które jeszcze parędziesiąt lat temu uchodziły za obszar bajek. Bo jest jakby... Żyjemy, ja jestem na tyle stary, że pamiętam, że te rzeczy, które ja jako dziecko, prawda, słuchałem czy oglądałem jako bajki, typu Szklana Kula, gdzie mówi ktoś z innego końca świata, tak, to była magia. Albo właśnie jakiś nieożywiony twór, z którym możemy wejść w rozmowę, to nie było osiągalne. Teraz to jest osiągalne, ale nie wystarczy nam to, żeby uznać, że jesteśmy na tyle genialni, tylko potrzebujemy właśnie tego dyskursu o, czy stworzyliśmy nowe życie. Tak. Czy jesteśmy, trochę taka, nie wiem, czy rodzicielska, czy boska fantazja.
Ja jakby nie czuję tego w ten sposób. Rozumiem, że niektórzy mogą tak o tym myśleć. A obawiasz się tego? Że ludzie tak myślą? Obawiam nie. się. A czy obawiasz się, czy obawiałbyś się, gdyby coś takiego faktycznie powstało? Że zostałbyś przekonany i powiem, że większość ludzi, bo pewnie wszystkich nie da się przekonać, uda się przekonać do tego, że to coś, nie mówię teraz o GPT, ale to coś, czego GPT jest proto, byłoby generalną sztuczną inteligencją. Czy jesteś po stronie osób, które bardziej się obawiają takiego momentu w historii, czy jesteś bardziej po stronie osób, które się go nie obawiają, a może jesteś po prostu mega sceptyczny, że to w ogóle jest możliwe w dającej się wyobrazić przyszłości? Ogólnie bym powiedział, że raczej jestem sceptyczny, natomiast też jestem otwarty na argumenty, jeżeli słyszę, że bardzo, bardzo mądrzy i inteligentni ludzie jakby mówią, że to może nastąpić, to jakby nie mam interesu żadnego osobistego, aby wykluczyć kompletnie taką możliwość. Raczej wydaje mi się, że jesteśmy dosyć daleko z wielu powodów, ale nawet jeżeli spojrzymy na historię rozwoju AI-a, to już w latach 50. Był taki w Stanach, oczywiście nie u nas, był taki hype na elektryczne mózgi, na myślące maszyny, tak? To już wtedy mieliśmy być o krok. Już wtedy, pamiętam taki właśnie, to Stephen Wolfram podaje przykład, że w latach chyba 60. stworzono jakiś system, który miał gromadzić wiedzę ekspercką. Już wtedy eksperci myśleli, Jezu, ja mu raz powiem, co ja wiem, to on po prostu nigdy już nie będę potrzebny. Do tej pory jednak, niestety, postęp technologiczny raczej sprawia, że mamy więcej pracy niż mniej. To też jest taki paradoks, który się nie śnił ekonomistom. Projektowane było raczej ograniczenie czasu pracy. Wiemy, że pracujemy dużo ciągle. Natomiast powiem inaczej. Dużo bardziej boję się na przykład technologii atomowej. Dużo bardziej boję się wycieku groźnego wirusa czy broni chemicznej z laboratorium. Dużo bardziej boję się tego, że przełamiemy jako ludzkość, nie wiem, barierę odporności na antybiotyki. Dużo bardziej boję się tego, że wyczerpiemy, nie wiem, surowce, metale rzadkie albo zniszczymy planetę w inny sposób. Wydaje mi się, że fajnie, że wstawiamy sobie takie pytania, ale mamy większe problemy. I skoro udało nam się nie zniszczyć naszej planety, jeżeli nie w ogóle nie galaktyki, może przesadzam, naszego układu, bronią atomową, bronią wodorową, i tutaj jest bardzo ciekawy punkt, który chciałem zrobić. Jeżeli nie bronią wodorową, to myślę, że apokalipsa spinaczy, czyli to, że sztuczna inteligencja zacznie tutaj sama niszczyć, dlatego żeby realizować swoje cele, jest jeszcze bardziej odległa. Natomiast to, o czym musimy pamiętać i o czym się rzadko mówi niestety, to, że badania nad sztuczną inteligencją, to z jednej strony jest ten fragment matematyków, genialnych teoretyków, którzy w latach 30., 40., 50., Turing, von Neumann, właśnie wspomniany Miński, ale ich było dużo, dużo więcej. Większość z nich, jeśli nie wszyscy, dostali możliwość rozwoju swoich koncepcji w bardzo konkretnych okolicznościach historycznych i sponsorem ich badań była armia. Jak wiemy, najlepszym R&D na świecie zawsze są armie. Są armie i to jest między innymi Mariana Mazzucato, taka ekonomistka amerykańska, włosko-holenderska, chyba brytyjska, już na pewno amerykańsko-włoska, o tym pisała, że praktycznie cały rozwój internetu, w tym smartfonów, to są badania wojskowe, w dużym stopniu robione przez DARPA, czyli taką agencję, która ma niesamowite osiągnięcie, no ale jednak działa pod Pentagonem amerykańskim. I pierwszy projekt komputera to był taki szkic, który John von Neumann zrobił na boku pracy nad bombą wodorową. I w zasadzie niewiele się od tego czasu zmieniło w tym sensie, że na przykład, nie wiem, pierwsze gry komputerowe to były gry, które miały szkolić pilotów, tak? Które miały szkolić w sytuacjach wojennych. Więc to jest dosyć naturalne, że, nie wiem, teleskop Hubble'a był skierowany początkowo nie w górę, a w dół.
Naprawdę? Tak. O. I dopiero naukowcom udało się przekonać, że jednak może warto też, Neil deGrasse Tyson podaje ten przykład. Okej. Ja myślałem, że ten teleskop Hubble był skierowany w dół, by wreszcie nauka mogła stwierdzić, że tyle to jest 14 centymetrów. Nice. No dobrze. Okay. Złota proporcja. A jeżeli z greckich, starożytnych rzeźb, to jeszcze mniej. To. No to już w ogóle, oczywiście. Piękne czasy. Pik patriarchat. A dlaczego się zatrzymałeś przy... Zatrzymałeś się przy bombie wodorowej i atomowej. Tak, że musimy pamiętać, że w przypadku AI-a cały czas praktycznie możemy mówić o podwójnym bądź wielorakim zastosowaniu. Jasne. Ta sama technologia, która może świetnie działać na przykład do pomocy osobom, które, nie wiem, zaginęły w górach albo w rzece, albo są uchodźcami. Ta sama technologia może być użyta dokładnie w przeciwnym celu. Yes. I dostosowanie programów, urządzeń, algorytmów do tego, żeby bronić życie albo siać śmierć, to jest często tweaking, to są detale. I no, tym bardziej musimy zwracać uwagę na to, aby korzystając z tych, no, tak jak wspomniałeś, mamy wojnę u wschodniej granicy, gdzie barbarzyńska armia dokonała inwazji kraju, który nie miał wrogich intencji. Więc potrzebujemy także tego typu zastosowań. To nie chodzi o to, żeby być ludystami, nie chodzi o to, żeby rezygnować z najnowocześniejszych technologii, bo wiemy, że one mogą bronić tych wartości, na których nam zależy, ale one łatwo mogą być nadużyte oraz no, poniekąd ich rozwój jest możliwy dzięki temu, że oferują możliwość siania także śmierci, tak? Więc drony są świetnym przykładem także takiej technologii, która w chwilę może stać się czymś absolutnie przerażającym, mimo tego, że możemy je wykorzystywać dla fantastycznych celów, dla klimatu, dla środowiska, dla pomagania innym. To jest poniekąd po naszej stronie, dlatego jest ważne, żeby o tym rozmawiać i żeby mieć no, takie regulacje i takie prawo, które wyrażają wartości, w które wierzymy. A z takiej strony, znowu, z makroskali schodząc do skali mikro, modele językowe bywają zastosowane w aplikacjach takich jak Replika, czyli nie wiem, czy słyszałeś o tym. Okay, jest Replika AI. Replika to jest aplikacja, która jest twoim takim wirtualnym przyjacielem. Nie wiem, czy ona działa na zasadzie online, czy jest to apka. Ja widziałem tylko przykładowy filmik na YouTubie, który każdy sobie może wpisać. Replika pisana przez K w każdym razie. Gdzie pani najpierw właśnie czatuje sobie z tym wirtualnym przyjacielem, bo to tak jest sprzedawane, czyli to jest po prostu twój wirtualny przyjaciel, z którym możesz gadać, który używa języka naturalnego, nie jakieś takie dziwne komunikaty, tylko po prostu jest w stanie z tobą nawiązać taką ciągnącą się rozmowę. Mhm. Korzysta również, czy potrafi korzystać też z generatora mowy, więc możemy my mówić do aplikacji i aplikacja nam odpowiada. I teraz to, co jest kluczowe, bo ta Replika to w ogóle ma kilka lat i ona pewnie ma którąś już wersję i jest dopracowywana. To, co jest ciekawym wątkiem, to relacja między człowiekiem i technologią, która już zahacza o uczucia. I tutaj to, co się zmieniło, to, że wcześniej, jeżeli chodzi o technologię, mogliśmy mieć wobec niej uczucie takie bardziej pasywne, że tak powiem. Czyli na przykład mam zegarek po ojcu, więc ja do tego zegarka nie mam uczucia per se, tylko jakby, wiesz, on jest dla mnie ważny, bo to jest zegarek po moim ojcu. A teraz możemy wchodzić w reakcję i w relację z technologią, czego przykładem jest Replika, i możemy tworzyć zupełnie nową więź z czymś, co jest sztuczne i z czymś, co nie jest po drugiej stronie, czego nie jest człowiek. I Replika jest tego świetnym przykładem. I zastanawiam się, czy z takiej strony, czyli właśnie regulacji urządzeń, aplikacji, algorytmów, modeli językowych pod kątem ochrony zdrowia psychicznego, czy pod kątem w ogóle właśnie no, świadomości tego, że jednak... Bo wydaje mi się, że łatwo będzie można się zgubić w uczuciu. Czy na tym polu coś się dzieje i czy możesz coś powiedzieć? No jeden,
jeden z tych obszarów, w których no, walczymy, aby było po prostu zakazane zastosowanie, to jest między innymi technologia rozpoznawania emocji oparta na AI. Aha. I tutaj odwracam trochę to pytanie, czyli chodzi o to, że to AI będzie zdobywał o nas informacje. I tutaj z jednej strony chodzi o emocje i wiemy, że są takie technologie, to one są bardzo podstawowe, które są w stanie rozpoznać, czy jesteśmy uśmiechnięci, czy nie. W jakiejś polskiej spółce Skarbu Państwa chcieli wprowadzić boty, które raziły prądem, jeżeli się... Nie no, żartuję. Nie, ale były, w którymś banku były takie... Dawały cukierki za uśmiechanie. No, tak, jakoś, to jakaś kamera była skierowana tak, na pracownika, czy on się uśmiecha. No. A, no tutaj a propos pracowników. Frontem do klienta, jak to mówią. Kolejna fajna zmiana, która miejmy nadzieję utrzyma się w tych projektach zmian w akcie sztucznej inteligencji, to jest to, że nie można wprowadzić systemu opartego na AI, który by w istotny sposób wpływał na miejsce pracy bez zgody pracowników. Okej. I tutaj na przykład chodzi o takie technologie, które mogą no, obcować z wrażliwymi danymi, no ale w przypadku tego rozpoznawania emocji, biometrii, myślę, że największe ryzyko jest w tym, kiedy to te systemy zbierają informacje o nas. Jeszcze większe ryzyko będzie związane, kiedy będziemy mieli nieco lepsze możliwości, to już wkraczamy niemalże w hard sci-fi, ale niestety nie. Znaczy to już jest. Czyli systemy, które są w stanie sczytywać fale mózgowe i dzięki temu, że znaczy my wiemy już, umiemy sczytywać fale mózgowe, nie wiemy, co z tym zrobić. To są jakieś bardzo banalne procesy analityczne i czy rekonstrukcyjne tego, co możemy ocenić. Natomiast dzięki prawdopodobnie zastosowaniu właśnie też dużych modeli językowych będziemy mogli dużo więcej, nie będziemy musieli rozumieć, co się dzieje w mózgu, żeby móc, tak trochę jak odwrócona inżynieria, tak, reverse engineering, będziemy mogli w stanie oceniać stany emocjonalne albo nawet na nie wpływać na podstawie sczytywania fal mózgowych. Więc to jest rzecz, która no, sprowadzi kwestię prywatności do poziomu tego, czy my mamy prawo do prywatności własnych myśli. Tak. I no, mamy, tak? Jakby w sensie w świetle prawa mamy, powinniśmy mieć, jest to sama istota człowieczeństwa. Są firmy, które znajdą taki model biznesowy, aby i przekonają nas, że to jest w naszym interesie, bo będziemy mieli bardziej spersonalizowane reklamy. Bardziej spersonalizowane reklamy. To jest reklamy. Najwyższa wartość. To powstał gatunek ludzki, żeby reklamy tak. były bardziej spersonalizowane. I nie należy ograniczać innowacji. Nie, no, oczywiście żartuję. Tak, lepiej dobrane seriale na Netflixie. Tak. Po co spędzić tą sekundę, żeby swajpować, skoro zrobi to za nas? Będziemy mieli niepowiadomienie na ekranie smartfona o tym, żeby wyjść z domu. Byśmy zdążyli po prostu na pociąg, tylko po prostu nam się pomyśli. Tak. Nam się pomyśli, że to już jest, albo wyskoczy nam jakiś bąbelek. Albo przypomni nam się pop-up, że nie zapłaciliśmy rachunku za GPT na przykład, tak? Jezus Maria. No, więc... W sensie, ale naprawdę te wszystkie rzeczy, i to jest dla mnie tak niesamowite, że jest 2023 rok i my o tym mówimy nie na zasadzie, że wiesz, spotykam się z pisarzem, autorem science fiction, który napisał bestsellerową powieść i to jest wszystko bardzo takie fajne tak. i w ogóle super sobie o tym pomyśleć, tylko my w czasie naszej rozmowy nie wyszliśmy poza ramy naprawdę rzeczy, które w jakimś stopniu i w jakiejś formie istnieją teraz. Tak. Albo to jest dla mnie niesamowite. Tak. To jest dla mnie realne. To jest jakby pierwszy raz w historii mojego życia, żyjemy podobną liczbę lat, kiedy ja czuję, że jakby technologia wykonuje ogromny skok. No pierwszy raz no to był internet i w ogóle możliwość dotknięcia komputera osobistego gdzieś tam lata 90. i szybko potem internet, nie? I teraz to. W sensie, no nie wiem, no ewentualnie może, ale moim zdaniem to przebija smartfony. W sensie, bo jednak ten smartfon de facto, który oczywiście jest też jednym z dużych skoków technologicznych i takich życiowych dla wielu ludzi, to de facto zminiaturyzowany komputer jednak po prostu. Nadal ma klawiaturę, nadal ma ekran. To wszystko jest małe, mieści w kieszeni. To jest fajne, że nie trzeba nosić peceta staromodnego, jak tam w latach 90. Ale można, cały czas można. Ale de facto ten smartfon nie robi dużo więcej. Tak jakby on to kombinuje te wszystkie swoje rzeczy i miniaturyzuje, ale nadal jest... Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś naprawdę nowym i zastanawiam się, wiesz, też nad adopcją, bo ja, broń Boże, nie chcę twierdzić, że ja większość z tych rzeczy ogarniam, jakby ja jestem totalnie laikiem, ale próbuję wyobrazić sobie, jak za chwilę będą z taką technologią, a ich też trzeba chronić, będą sobie radziły osoby starsze.
będą sobie radziły osoby najbardziej zagrożone w tym, najbardziej zagrożone na przykład na jakieś oszustwo, najbardziej narażone na dezinformację. Możemy się śmiać, prawda, z tego, co się wyczynia w TVP teraz i że oglądam TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. A za chwilę może się okazać, że po prostu osoby, którym wydaje się, że są biegłe w sieci i potrafią weryfikować dane i potrafią weryfikować informacje i one się nie dadzą wpuścić w maliny, to po prostu będą dostawać informacje absolutnie nieodróżnialne od tych prawdziwych. I będą się na takie rzeczy nadziewać. I tutaj już nie mówimy właśnie o 70 czy 80-latkach, tylko mówimy o osobach dużo młodszych, którzy po prostu nie są biegłymi informatykami. No, wspomniałbym jeszcze o dzieciach, które to w prawda, ogóle tak. Wchodząc szybko w kontakt z takimi chatbotami, już inaczej kształtują sobie wzorce, które będą całe życie. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo. Tych potencjalnie ryzykownych sytuacji jest bardzo dużo. No właśnie dlatego potrzebujemy tego, żeby tego typu refleksje były przed wprowadzeniem czegoś na rynek, a nie po. I nie wydaje mi się, żeby, znaczy, to na pewno nie są radykalne postulaty, niestety one się naprawdę nie spotykają ze zrozumieniem środowisk biznesowych i czasem także politycznych. Nie chcę oceniać, dlaczego często te stanowiska są polityków i biznesu, szczególnie tego dużego, są tak tożsame. Może to jest po prostu przypadek i zbieg okoliczności. Natomiast możliwe są także inne formy oddziaływań. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było mocne, żeby to były jakieś radykalne postulaty, aby wymusić na osobach, które chcą wprowadzić tego typu rozwiązania na rynek. Nie, pracują badawczo, to jest trochę inny obszar. Ale właśnie chcą wprowadzić na rynek, aby trzeba było je testować. Inny obszar to jest AI w medycynie. I tego, że wprowadzając te nowe rozwiązania, na przykład już implantując je osobom chorym, powinno się ponosić pewną odpowiedzialność za to, żeby nie zostawić takiej osoby w sytuacji, kiedy na przykład firma splajtuje. Albo na przykład, żeby był obowiązek, żeby monitorować stale, czy ta technologia dobrze działa. No, to jest bardzo dużo wyzwań. Czasu jest niewiele, bo te innowacje idą też po tej stronie biznesowej. Jest takie poczucie, że kto nie wejdzie teraz intensywnie, ten zostanie z tyłu. To jest trudna sytuacja, niemniej przede wszystkim nie przesadzajmy z tym poczuciem lęku i niesamowitości, w którym jesteśmy. To cały czas do tego wracam. Już dawno mogliśmy się zabić, dawno mogliśmy się oszukiwać. Teraz mamy nie tylko lepsze narzędzie, żeby to robić, ale mamy też trochę więcej mądrości i dobre narzędzie, żeby się przed tym bronić. Także technologiczne, tak? Jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie AI w medycynie i terapii, fantastycznie, że możemy na przykład prowadzić zaawansowane prace na tym, aby przywrócić wzrok osobom, które go nie mają, właśnie w oparciu między innymi o sczytywanie i jakąś interpretację tego, co emitują nasze mózgi. No ale to w ten sposób to rozwijajmy. Nikt tu nie jest przeciwny. Oczywiście z zastrzeżeniami, że jeżeli wszczepiamy komuś coś do mózgu, to warto by był obowiązek, żeby przynajmniej trzymać to, prawda? To nie jest taka sytuacja, że kupimy sobie, nie wiem, starą zabawkę i to, że firma padnie, nas nie obchodzi. To jednak to są tego typu rzeczy. Takie bardzo ludzkie, bardzo zrozumiałe. Kolejny obszar, w którym warto poruszyć, bo mówimy trochę o tych zagrożeniach, które spłyną ze strony albo ludzi, którzy używają tej technologii, albo firm, które po prostu mają interes biznesowy, żeby sprzedać jak najwięcej produktu, uzależnić użytkowników od niego. I to ja to rozumiem. Celem działania firmy jest generowanie zysku i nie ma w tym nic złego, ale jakby to nie jest jedyna wartość, która fundowała społeczeństwa. I naszą z kolei rolą jest to, żeby właśnie kontrolować te zakusy, żeby był taki twórczy dialog i żeby to się dobrze rozwijało. Natomiast no, innym obszarem jest, i tutaj wiadomo, jesteśmy w Polsce, na szczęście nie w Rosji, ale no, są kraje, które mają więcej poszanowania dla praworządności, dla praw podstawowych niż nasz kraj, niestety. No i musimy też myśleć o tym, jak tego typu technologie mogą być używane przez państwo.
Jednym z obszarów, gdzie też walczymy o absolutny zakaz na poziomie europejskim, to jest tak zwane predictive policing, czyli no taki raport mniejszości, tak? A, co się wydarzy, czyli zapobieganie czemuś, co się dopiero ma wydarzyć. Tak, ale to także jest jeden z obszarów, w których od początku był stosowany AI, jeszcze albo w ogóle systemy komputerowe oparte na mniej złożonych modelach statystycznych. 80-90 lata, typowanie, gdzie będzie przestępstwo, które osoby są bardziej podatne. Naprawdę nie powinniśmy tego robić, mimo że oczywiście da się znaleźć zależności statystyczne między na przykład tym, czy ktoś się wychował w pełnej rodzinie, czy nie, czy ma skłonność do uzależnień, czy ma problemy psychiczne, ale nie chcemy żyć w świecie, gdzie na przykład wszystkie osoby, które miały kryzys zdrowia psychicznego, będą obiektem szczególnego zainteresowania policji, bo być może statystycznie tak jest większa szansa, że popełnił jakieś wykroczenie. No tak nie powinno być. Życie to nie jest statystyka, są pewne wartości, które wierzymy, tak, wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni sami, tak, w naszym sumieniu za to, co robimy, że możemy się zmienić i tak dalej, i tak dalej. Więc tych zagrożeń jest naprawdę dużo, szczególnie kiedy to robi państwo. Bo jedno to jest dezinformacja, którą robią jakieś obcy agenci z zagranicy, a nasze kochane służby czy rząd staje w obronie. I to też czasem ma miejsce tutaj. Nasz rząd nie jest, potrafi walczyć z dezinformacją, która jest szkodliwa z zagranicy. Natomiast jeżeli na przykład nie tylko państwo, ale także podległe mu spółki zaczną stosować zmasowane mechanizmy dezinformacyjne albo nawet targetowania komunikacyjnego osób ze względu na bardzo wrażliwe dane, podatności, historię rozmów i tak dalej, tych danych jest ogromnie dużo, to jest duże niebezpieczeństwo. Więc tutaj szczególna uwaga musi być położona na to, jakie systemy są stosowane przez państwo. Obszarem kontrowersyjnym według mnie, nie jest kontrowersyjny, ale wiem, że niektórzy tak uważają, są na przykład kwestie migracyjne. Jak bardzo możemy stosować, czy w ogóle możemy stosować AI w ocenie osób, które albo legalnie, albo nielegalnie do nas, do Europy, do Polski przybywają. No tutaj mówię, ten scenariusz, w którym mamy autonomiczne drony, które latają nad Morzem Śródziemnym albo nad Białowieżą, czy polsko-wschodnią granicą i robią coś z osobami, które próbują się tu dostać, to jest niestety realistyczny scenariusz. I musimy temu zapobiec, tak? Bo złe rzeczy dzieją się z użyciem ludzi. Jeżeli się okaże, że tam nie ma tego czynnika ludzkiego, to będzie jeszcze większa pokusa, żeby siać przemoc i powodować ludzką krzywdę. Ale się teraz smutno zrobiło. No, to... przepraszam. Tak, ale to jest absolutnie wszystko... Ale znowu, boimy się ludzi, nie systemu. Nie boimy się tego, że powstanie, nie wiem, że fabryka dronów bojowych się uniezależni. Boimy się, że nie, będzie to... legalne i opłacalne produkowanie dronów, tak, które mogą być stosowane do tego, żeby na przykład rozpędzać manifestacje antyrządowe. Na przykład. Albo, że drony, które pierwotnie zostaną stworzone do tego, żeby latać sobie właśnie nad granicami krajów, wymyślone przez prywatną firmę skądkolwiek. Z Polski mamy bardzo dobry sektor dronowy. No to niech będzie, że z Polski. I te drony przez na przykład pierwsze 2 lata będą wyposażone tylko w kamery zwykłe, termowizyjne, jakieś tam jeszcze inne sobie będą monitorować i będą pokazywały, kto gdzie próbuje przekroczyć granicę, że w pewnym momencie jakąś ustawą zostaną jeszcze dodatkowo, prawda, uzbrojone. Najpierw powiedzmy, że w coś, czym będą mogły, nie wiem, uśpić człowieka po prostu, a być może w coś, czym będą mogły zrobić coś więcej. To jakby idąc tym torem, który zarysowałeś, no to absolutnie, no tak, no i same drony tego nie zrobią, tylko zostaną zaprojektowane tak przez ludzi. Więc tutaj dobre też jest... A najgorsze jest to, jak się jeszcze wejdę w słowo, że faktycznie przy obecnym stanie na tłoku informacji tego wszystkiego, co się dzieje i też trochę przy tej higienie, czy właściwie jej braku ustawodawstwa w Polsce, gdzie rzeczy naprawdę bywają przepychane pod stołem o 2 w nocy, w ogóle przegłosowane jakimś 1-2 głosami i też przy ogromie papierologii, która w ostatnich kadencjach Sejmu postępuje, że te rzeczy po prostu nie zauważymy. I nawet ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie, nawet dziennikarze, którzy siedzą i po prostu i czytają to, no bo to czy posłowie czytają ustawy, które głosują, to jakby przemilczmy. Ale nawet ludzie, którzy siedzą, mogą nie zauważyć pewnych rzeczy, które są po prostu przepychane bokiem. I historia ostatnich lat uczy nas, że tak się dzieje, że potem nagle ktoś mówi, ale zaraz, halo, tutaj została w ostatniej chwili jakaś poprawka,
ta poprawka została przegłosowana, połowa posłów, czy przeczytała, czy nie, to jedna sprawa, no ale poszło, jest klepnięte, legislacyjnie mamy git i jesteśmy z sytuacją, w której następuje jakaś tam zmiana. Niestety mogę się tylko zgodzić, jeszcze bym może nawet powiedział, że może nawet jest trochę gorzej, bo w pewnym sensie nawet rządowe ustawy są często przepychane jako w takim trybie poselskim, to znaczy bez... To trwa dużo szybciej, nie trzeba robić konsultacji oraz nie trzeba robić oceny skutków regulacji, czyli tak po prostu de facto jest to projekt rządowy, a udajemy, że to jest tam 15 posłów, którzy, no bo posłowie mają prawo złożyć projekt. Mm-hmm. Tylko tak się dziwnie składa, że zazwyczaj są to posłowie partii rządzącej. Mm-hmm. I on jest uznawany przez rząd. I to bardzo skraca czas, to jest jedna patologia, ale to nie jest tylko Polska. To nie jest tylko polski problem. Widzę to na co dzień właśnie w Panoptykonie pracując nad aktem o sztucznej inteligencji, bo jest taka sieć European Digital Rights międzynarodowych właśnie watchdogów, think tanków, aktywistów, którzy śledzą proces nad aktem o sztucznej inteligencji. No ale jest nas dużo, jest nas pewnie parędziesiąt osób to zaangażowanych, ale tych osób, które są po drugiej stronie właśnie troszkę lobbystycznej, no pewnie jest paręnaście, może nawet, myślę, że parę tysięcy to jest lekko powiedziane, już nawet nie mówię o budżetach na swoje działania, bo tutaj to jest w ogóle żart. No dlatego też tutaj już taka shameless plug, zachęcam też do odwiedzania naszej strony i wspierania fundacji. Tutaj koleżanki i koledzy z fundacji wspomniały, że zbliża się okres, gdzie może przydarzyć 1,5%. Więc może taki prezent sobie można zrobić, nam wszystkim zrobić prezent, prawda? Wspierając Panoptykon trochę żartuję, trochę nie, bo faktycznie jest tak, że jak ja... Dokument, w którym analizuję ostatnie poprawki tylko i wyłącznie od listopada, ma około 80 stron, a tam są, tam jakby nie ma samej treści poprawek, tylko są tylko i wyłącznie uwagi i analiza. I tych tysięcy stron, które spływa, to jest w ogóle absolutnie niesłychane. Ma to bardzo dużo uwagi. I no, widać taką dysproporcję, jeżeli chodzi o właśnie, że tak powiem, nakłady właśnie tej strony biznesowej. I znów, fantastycznie, że mamy takie kreatywne firmy i świetnie, że to się dobrze rozwija, ale problemem jest niekontrolowana władza, czy to niekontrolowana na poziomie politycznym w państwie, czy na poziomie kapitałowym. Wiemy, jak wygląda teraz poziom nierówności. Wiemy, że przez ostatnie dekady te firmy, duże firmy są jeszcze bogatsze. Ostatnie lata rozwoju systemu innowacyjnego też były dosyć dziwne. Wiemy, że była gigantyczna bańka, że ile absolutnie bezsensownych projektów dostawało gigantyczne dofinansowanie, czy to w Polsce, ale w Stanach, za granicą znamy te przykłady. Chyba Frank nazywał ten startup, który sprzedano bankowi za parędziesiąt czy paręset milionów dolarów, gdzie się okazało, że było to oparte na sfałszowanej liczbie użytkowników, których po prostu nie było. Więc można było tak przytulić paręset milionów dolarów po prostu na dobrej prezentacji w PowerPoincie. Wiemy, że różne firmy przez dekady generowały straty, takie jak Uber, a mimo to cały czas dostawały właśnie finansowanie z taniego kredytu, no bo niskie stopy procentowe. Tak więc bardzo dziwna sytuacja taka technologiczna sprawiła, że istnieje istotna dysproporcja między tym, co możemy jako społeczeństwa, a tym, co robią duże firmy, no ale nie poddajemy się. Na pewno jest ciekawie, na pewno trwa zabawa i nie wiem, jest wielka satysfakcja z tego, jak się czasem uda utrzeć nosa takim właśnie molochom, lewiatanom. Słusznie. Słuchaj, zerknij proszę na zegarek, bo wiem, że ty będziesz musiał niebawem zmykać. Ile masz jeszcze czasu? Z 10 minut. Z 10 minut. Chyba tego TikToka nie damy. Dobrze, to pozwól proszę w takim... To ja się nie odzywam i po prostu zostawiam ci 10 minut, bo mieliśmy trochę porozmawiać, ale... O czym 10 minut? O TikToku. O TikToku. W sensie tak, jeżeli jesteś w stanie... Bo to też jest... Znaczy nie ma co się przejmować, bo to jest sytuacja bardzo dynamiczna, ale bardzo ją skracając, TikTok obecnie jest nacenzurowanym w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli po prostu możesz powiedzieć dlaczego, czy dla użytkowników, nie wiem, w Polsce TikToka ma jakiekolwiek znaczenie i czy jaki jest w ogóle twój pogląd na tę aplikację? Czy ty korzystasz, czy jesteś na przykład absolutnie na nie? Ja nie korzystam z TikToka. Generalnie ograniczam media społecznościowe, od których jestem uzależniony.
wierzę, że TikTok jest dzięki swojemu algorytmowi to jest takie socmedium, które uzależnia jeszcze lepiej niż wszystkie poprzednie. To prawda. To też jest taki przykład trochę technologii, która nas właśnie wprowadza nam halucynacje, poznaje nasze preferencje i serwuje na więcej tego, co chcemy. Jakby chyba każdy jest na to podatny, bo każdy ma jakąś rzecz, którą lubi oglądać. Myślę, że ta różnica między... Sukces TikToka wynika z tego, że w przeciwieństwie do poprzedniej generacji mediów społecznościowych, on działa na nasze nieuświadomione często potrzeby, tak, a nie na poziomie tego, co my lajkujemy, czy chcemy oglądać. Ja mi się taka freudowska metafora kojarzy, że to działa na nasz id, mhm, podczas kiedy te stare technologie działają na nasze ego, a nawet czasem superego. Tak, zalajkuję te medium, mimo że nigdy nie miałem tej gazety w ręku, ale jest takie nobliwe. Mhm. Fajnie, że osoby, które będą oglądały mnie, zobaczą, że ja tutaj czytam New York Timesa na przykład. Tak? mimo że tak nie czytam. No i tutaj wszedł TikTok cały na biało i powiedział, a właśnie, że nie, jak lubisz oglądać, jak ktoś wyciska pryszcze, to będziesz cały czas dostawał te pryszcze, no i to działa. To w pierwszym etapie wzbudziło duży niepokój konkurencji. Widzimy, że teraz kolejne media, tak, wszyscy chcą być TikTokiem. Nawet Spotify ostatnio tam ogłosił, że będzie wyświetlał wideo. Ten podcast, jeżeli ktoś z was słucha, to nie wiem, czy wiecie, na Spotify macie wersję wideo. Być może też będziemy tam tańczyć właśnie, nawet bez naszej wiedzy. Dawaj, zaczynaj. Ja pierwsze. Absolutnie liczę na algorytmy. Dobrze, okej. Po pierwsze, ten wielki rozwój spowodował zainteresowanie. To jest pierwszy punkt. To jest tak, mało kto już pamięta, ale pierwszym, największym krytykiem TikToka był Donald Trump. Tak. Przypomnijmy, że wtedy został wyśmiany jako właśnie rasista, jako człowiek, który w ogóle nie rozumie, że to jest taka zwykła apka, także przez środowiska takie liberalne, lewicowe, demokratyczne. Minęło parę lat, w Stanach w zasadzie panuje konsensus co do tego, że TikTok jest zagrożeniem, tak, oficjalnie dla bezpieczeństwa narodowego. To jest ten główny zarzut, na podstawie którego być może będzie zakazany w Stanach. Nie wiemy, czy tak będzie, ale to jest ten główny argument. Wiem, że już wiele państw, niektóre państwa, takie jak Indie, już chyba w 2020 zakazały w ogóle korzystania z TikToka, ale rozumiem, że Indie są w bezpośredniej rywalizacji z Chinami. To są kraje też blisko stosunkowo położone. No ale tych argumentów przeciwko TikTokowi pojawiało się coraz więcej. One dotyczą zarówno zdrowia psychicznego, wpływu na dzieci, ale no i tutaj przechodzimy do takiego obszaru, który nas bardziej interesuje jako Fundację Panoptykon, to znaczy pojawiały się kwestie dotyczące tego, gdzie są trzymane dane osobowe, czy one są trzymane zgodnie z standardami, czy one nie są wykorzystywane dla innych celów. I tutaj firma się zasłania, mówi, że ona wcale nie jest chińska, że to wcale nie ma nic wspólnego z odpowiednikiem TikToka działającym w Chinach, no ale wiemy, że jest kontrola kapitałowa firmy ByteDance. Mhm. Od końca zeszłego roku Partia Komunistyczna Chin ma prawo złotej akcji. Uchwalili sobie takie prawo, które... Prawo pozwala... złotej akcji? Prawo złotej akcji, tak. To brzmi, to brzmi jak coś, co z kumplami robiliśmy w piątek wieczorem. Chodźmy na złotą akcję. A nie, myślałem, że jakieś inwestycje robicie. To... Tak, możliwość interwencji kapitałowej. Jasne. Wiemy, że Chiny są krajem, które ma specyficzne podejście do praw indywidualnych i także bezpośrednio ogłasza rywalizację z Zachodem, także na poziomie wojskowym, nie tylko gospodarczym. No ale sprawa jest skomplikowana, bo ona dotyczy bardzo wielu technikaliów. Z punktu widzenia użytkownika, jako Europejczycy, nie powinno nas obchodzić, czy firma jest chińska, polska, amerykańska. Ona ma spełniać te same kryteria, ona ma strzec naszej prywatności, ona ma nam nie rekomendować jakichś fałszywych treści, mamy prawo się odwołać, teraz mówię o tym ostatnim ustawodawstwie od RODO po akt o usługach cyfrowych. Mamy prawo zapytać, dlaczego dostajemy taką treść, możemy zmodyfikować, więc teoretycznie mogłoby to spełniać. Problem zaczyna się niestety na styku potencjalnego AI-a i tego, jeżeli założymy, że Chiny jednak mają złą wolę, przy takim czarnym scenariuszu,
Partia Komunistyczna Chin ma dostęp do bardzo głębokich danych biometrycznych dotyczących tego, jak działa mózg miliardów ludzi na świecie, większości dzieciaków, myślę, które korzystało z tego z typu smartfonów. Niekoniecznie teraz będzie tego używać, ale no, jest to potencjalnie bardzo wartościowa informacja. Wiemy, że osobowość się nie zmienia tak szybko. Wiemy, że mózgi są raz na całe życie, jakie zmiany są możliwe, ale one nie są aż tak inkrementalne. No i Zachód w kontekście także wojny w Ukrainie, gdzie Chiny mają, tak, są takim trochę, no zdecydowanie nie są bliżej Zachodu niż Rosji, tak? Są strategicznym partnerem Rosji i wiemy, że ta wizyta Xi Jinpinga także jest, także tutaj odgrywa niebagatelną rolę. Mamy powody do nieufności i te działania, które w Polsce rekomenduje Rada do Spraw Cyfrowych, dotyczące tego, żeby funkcjonariusze publiczni, urzędnicy, wojskowi, politycy nie korzystali z TikToka, jest to zrozumiałe. Pewnie fajnie byłoby jednak mieć bardziej twarde informacje, żebyśmy nie byli w takiej atmosferze, że tutaj może ktoś nas podsłuchuje, a może te dane są kradzione. Fajnie by było, gdyby nasze państwo, ale w ogóle instytucje publiczne, służby, wojsko powiedziały, czego się tak naprawdę obawiają. Natomiast ja rozumiem, czemu instytucje publiczne, czemu na przykład wojsko nie chciałoby, czemu wojsko amerykańskie zabrania swoim żołnierzom używania TikToka, to ja rozumiem. I TikTok podczas wojny w Ukrainie też pokazał swoje oblicze. W sensie, i to jego... z tego, co wiem, w różne... A ja tego nie wiem. To... Znaczy, no, w tym sensie, że czasami żołnierze zbyt szybko, oczywiście to się już zmieniło i na pewno nikt tak nie robi, jeżeli robi to pewnie to skraca jego życie dość drastycznie. No, chwalili się na TikToku na przykład skuteczną akcją, to bardzo szybko udawało się drugiej stronie ustalić ich pozycję. No nie, generalnie w social mediach tak było, ale ponoć TikTok akurat, jeżeli chodzi o takie szybkie dzielenie się plikami wideo, był aplikacją pierwszego wyboru, dlatego też miał, był odpowiedzialny za największe żniwo, że po prostu łatwiej było wytropić dany oddział czy danego żołnierza, dlatego że on się pochwalił jakimś wideo. No więc widzimy, no teraz wyobraźmy sobie, że nie trzeba się chwalić, tylko wystarczy mieć tą aplikację na telefonie, tak. Bo mając aplikację na telefonie, dajemy zgody tam absolutnie na praktycznie wszystko, i możemy z niej korzystać. Więc jest to ryzyko, natomiast trzeba też pamiętać o tej drugiej stronie. Mamy coś takiego jak wolność słowa, wolność ekspresji. Nie powinno się co do zasady ograniczać tego, co możemy i gdzie możemy pisać, mówić. Rozumiem, że TikTok także, jeżeli spełnia wszystkie standardy, tak jak wszystkie inne firmy działające w tym obszarze, i nie ma tych zagrożeń, o których rozmawiamy, to znaczy na przykład właśnie jakiegoś niecnego wykorzystywania tych danych dla celów wielkich Chin, to ma prawo się bronić i ma prawo udowodnić, że jest firmą, która działa okej. Jednocześnie dobrze, jeżeli przyjrzymy się tym innym problemom, to znaczy na przykład tego, jak to wpływa na mózgi dzieci, jakie powinny być rekomendacje dotyczące ilości spędzonego czasu na aplikacji, jak wpływać na systemy rekomendacyjne, co jest rekomendowane. Wiemy, że ten odpowiednik TikToka, Douyin chyba się nazywa, należący do tej samej firmy ByteDance w Chinach, działa zupełnie inaczej. Rekomenduje pozytywne treści, zachęca do tego, żeby dzieci się uczyły. Co ty gadasz? Przypomina o mądrościach Mao Tse-tunga. Naprawdę. Naprawdę. W sensie, to ostatnio troszkę żartuję, ale nie, debata ale o wychowaniu dobrego... Algorytm jest tak, inny. Absolutnie. On, on działa, on jest z automatu limit czasowy. Chyba do 400 minut dziennie do, nie pamiętam, czy do 18 roku życia, czy do 16. Tutaj oczywiście... Do 40. Można. Minut dziennie, powiedziałeś. Tak, tak, no, tak. Bo, tak. Przez chwilę pomyślałem 40 z automatu. 400. Nie, 40. Nie. Więc Chiny bardzo mocno. Wow. Więc to jest, Chiny wprowadziły zresztą osobne ustawodawstwo, które reguluje czas spędzany w internecie przez dzieci na aplikacjach w mediach społecznościowych. To o tym gdzieś słyszałem. Więc to jest produkt, który jest zupełnie inny w różnych tych. Przypomnijmy też, że Chiny nie wpuszczają większości zachodnich firm z zakresu internetu czy socmediów do siebie, więc tutaj tych kontekstów jest więcej. Obok tej kwestii bezpieczeństwa narodowego, wojska, inwigilacji i tych takich bezpieczniackich tematów, mamy właśnie tą kwestię zdrowia psychicznego oraz no, też gospodarczą. Skoro firmy zachodnie nie są przyjmowane i muszą być mocno cenzurowane,
dlaczego my jesteśmy tacy otwarci, jeżeli Chiny jednocześnie wspierają konkurentów, czy no, Rosję, która dokonuje inwazji na terytorium Ukrainy. No więc to jest taki duży bigos. I no ważne, żeby w tym się nie zgubić, bo z jednej strony jest oczywiście ryzyko związane z tym, że pozwalamy, aby zbierano dowolne dane i wykorzystywano to przeciwko nam, firmy, które pochodzą z krajów, które jawnie niemalże są wrogie wobec naszego systemu wartości. Z drugiej strony mamy to ryzyko takiego nowego makartyzmu, polowania na czarownicę, że teraz po prostu kto będzie miał chińską zabawkę albo produkt, to będzie podejrzewane o szpiegostwo, to też nie o to chodzi. Natomiast, no i tutaj wydaje mi się, że to jest absolutnie po stronie instytucji publicznych. Państwa, służb, wojska, NATO, no to one muszą podjąć tą decyzję. Jeżeli Parlament Europejski czy Komisja Europejska decydują się na rekomendacje odinstalowania takich sprzętów, pewnie mają te powody. Tak fajnie było, jakbyśmy wiedzieli więcej, o co tutaj chodzi, czy to nie jest tylko uleganie jakiejś presji. No ale temat jest. I to trochę też się wpisuje, tak może klamra kompozycyjna, w tą dyskusję o tym, jakie oblicze ma technologia, że ona ma wiele zastosowań. Że ta sama aplikacja, nieco działająca inaczej, może być fantastyczna i właśnie wspierać kreatywność. I ta sama aplikacja może być użyta przeciwko nam i niestety trzeba to regulować, bo do tej pory nic lepszego nie wymyśliliśmy. Tak w historii internetu wiemy, próbowaliśmy samoregulację rynku, kończy się to monopolami i wymuszaniem kupowania subskrypcji premium, bo inaczej reklamy nie pozwolą nam obejrzeć filmu, który chcemy. Tak? Więc tutaj zwracajmy na to uwagę, ale ani nie ulegajmy temu czarowi końca człowieczeństwa, ani nie panikujmy, bo wszystko jest do zrobienia, tylko musimy podchodzić do tego na spokojnie i z głową. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś. Filipie, bardzo pięknie ci dziękuję. To była przyjemność. Ja się dowiedziałem bardzo wielu ciekawych rzeczy. Jako, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, to prawdopodobnie nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc mam nadzieję, że do zobaczenia i bardzo pięknie wam dziękuję. Bardzo dziękuję i też mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać.